Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy możemy Państwa zabrać w przepiękną podróż, podróż w czasie i w przestrzeni. A to wszystko za sprawą Sylwii Ziętek i jej wspaniałej książki Polki na Montparnasse. Od razu muszę powiedzieć, Sylwia, że czytałam w ten sposób, że pochłaniałam stronę za stroną, ale też sobie porcjowałam, żeby ta książka mi starczyła na dłużej, ale już dzisiaj wiem, że będę wracała do niej nie raz, nie dwa, za co Ci bardzo dziękuję. I już teraz się teleportujemy do Ciebie wszyscy. Będziemy sprawdzać za chwilę pojemność Twojego domu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Miło mi, że wszyscy poświęcacie Państwo czas w to gorące, no nie popołudnie już, gorący wieczór, przynajmniej u mnie jest bardzo gorący. Myślę, że jest piękny też w Warszawie, w innych miastach. Bardzo miło, jeżeli Państwo mnie oglądacie, słuchacie. Dziękuję. Powiedziałeś, że u Ciebie jest ciepło, to teraz ja wiem, gdzie Ty jesteś, ale niech się teraz dowiedzą wszyscy, gdzie jesteśmy razem z Tobą. Jesteśmy w Luksemburgu. Przepięknie. Wiesz, że nigdy nie byłam w Luksemburgu, więc zapraszam. Czuję, że teraz w taki sposób wirtualny jestem i ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam. A Państwo się już witają. Widzę, że jesteśmy, słuchaj, w Chicago u pani Małgosi. Mignęła mi gdzieś Zielona Góra. Dobry wieczór, kłania się Londyn. Dobry wieczór, pani Kasiu. Pozdrowienia z Leeds. Biała Podlaska się melduje w postaci pani Anny i Londyn w postaci pana Piotra. Celowo zawsze proszę Państwa o odzew, ponieważ my się z Sylwią widzimy, Państwa nie widzimy, ale czujemy Waszą obecność właśnie dzięki komentarzom, pozdrowieniom z całego świata. Dzisiaj będziemy się wymieniać emocjami, doświadczeniami, bo ta książka Twoja, Sylwia, bardzo działa na emocje. Zacznę od tytułu, czyli Polki na Montparnasse, czyli od razu powiedzmy trochę o Montparnasse, bo bardzo mi się spodobało Twoje porównanie, że Montparnasse Ci się kojarzy bardzo z Saską Kępą w Warszawie. Ja się niedawno stamtąd przeprowadziłam, więc już tęsknię, ale nadaję też z ochotą z ochoty, więc jak to jest z tym Montparnasem? Tak, no ja też jestem wielbicielką Saskiej Kępy, mieszkałam wiele lat i mam ogromny sentyment. No tak jak Saska Kępa, Montparnasse było takie troszeczkę miasteczko w mieście, czyli dzielnica położona no jednak na uboczu tych głównych, takich turystycznych miejsc Paryża. Nie po tej stronie rzeki, nie po tej najbardziej prestiżowej, no się zupełnie jak Saska Kępa. No i taka właśnie wioska w mieście, czyli dzielnica mała, bo to też raptem jest bulwar Montparnasse, który jest przecinany przez bulwar Raspail i dosłownie kilkanaście jakichś takich małych uliczek, więc to naprawdę nie jest ogromna powierzchnia, nawet dzisiaj, nawet obecnie. No i mała dzielnica bez jakichś spektakularnych zabytków, bo też nie można powiedzieć, że ktoś tam przyjeżdżał, żeby obejrzeć to czy owo. Natomiast tanie czynsze, no to był ten główny wabik, który przyciągał artystów, po prostu było ich stać na wynajęcie jakiejś pracowni tam. No i atmosfera, czyli sam fakt, że gromadzili się tam artyści w zasadzie z całego świata, bo od początku, no już w XIX wieku zaczęli tam przyjeżdżać nie tylko Europejczycy, ale też i Amerykanie, ludzie z Nowej Zelandii, Australii, czyli w zasadzie każdy, kto nie mógł się specjalnie odnaleźć w swoim kraju, miał ten zew wolności, potrzebował czegoś więcej do tego, żeby tworzyć i odnajdywał te możliwości w Paryżu. Co też ważne, nie trzeba było mieć paszportu. Nikt nikogo nie inwigilował, nie weryfikował, także też pewne osoby zaplątane w jakieś różne dziwne sytuacje, tudzież walkę z zaborcą na przykład, mogły się tam jakoś zadomowić i czuć się po prostu bezpiecznie. Ja cały czas przyglądam się, słucham Cię bardzo uważnie, Sylwia, i przyglądam się komentarzom, które się pojawiały. I zobacz, kto jest razem z nami. Osoba, która chyba jest dla Ciebie też bardzo ważna przy okazji tej książki, tak, więc zacznijmy od Renaty de la Chapelle. Tak, Renata de la Chapelle, moja agentka, tak mogę powiedzieć z dumą. Tak, tak, nasze spotkanie to był w ogóle taki, przepraszam za to niepolskie wyrażenie, ale popularny taki trigger, dla tego projektu tak naprawdę. Czyli coś, co uruchamia działanie, prawda? Tak, jest takim impulsem. Aktywatorem, tak. Tak, bo w jakiś sposób poznała nas Anita Musioł, tak, szefowa pauzy. Zaczęłyśmy rozmawiać o wspólnych fascynacjach, właśnie o różnych malarkach, o różnych artystkach, które są no niedostatecznie reprezentowane w postaci publikacji, książek, czy no w ogóle są nieznane, a absolutnie na to zasługują. I wymieniałyśmy
nazwiska, zrobiliśmy taką giełdę nazwisk, okazało się, że rzeczywiście mamy wiele wspólnych pasji, no i dzięki temu też myśl o książce zaczęła się troszeczkę bardziej konkretyzować, bo ja się troszeczkę, no od dłuższego czasu się nosiłam z zamiarem napisania czegoś o malarce, chciałam napisać biografię malarki, i oczywiście wybór jest duży, najpierw myślałam o Annie Bilińskiej-Bogdanowicz, później o Meli Muter, ale okazało się, że tych nazwisk jest tak wiele, że no troszeczkę szkoda się zamykać i koncentrować tylko na jednej postaci, no, po prostu ich, tych zapomnianych niesłusznie kobiet jest zbyt wiele. To prawda, zgodzę się z tobą. Twoja książka też myślę, że dla wielu będzie początkiem takich poszukiwań na własną rękę, bo mamy główne bohaterki i takie, które gdzieś przemykają przez karty twojej książki, ale ma się ochotę też za nimi skręcić w jakąś paryską uliczkę i po prostu poodkrywać ich losy. Powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli państwo mają ochotę podzielić się dzisiejszym spotkaniem z Sylwią Ziętek, to jak najbardziej polecam. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi okienkami, jeżeli państwo nas oglądają na Facebooku, jest taka możliwość, jest taki guziczek jak udostępnij, wystarczy nacisnąć i ta rozmowa pojawi się również na państwa facebookowej osi czasu. Im nas więcej, tym będzie przyjemniej. Od razu też mówię, że te rozmowy mają to do siebie, że państwo są bardzo ważną ich częścią, więc jeżeli rodzi się w głowie ciekawość, to proszę ją od razu zamieniać na pytania. Sylwia na pewno dzisiaj z przyjemnością na wszystkie pytania odpowie. Zastanawiam się, Sylwia, czy od razu wiedziałaś, że ta książka będzie miała taką konstrukcję, którą sobie tak roboczo w głowie zatytułowałam Chodzimy po swoich śladach, bo można było zrobić tak, żeby opisać malarki, artystki w zasadzie pojedynczo, prawda? Zamykając tak. Historię od A do Z, a ty ją skonstruowałaś w taki sposób, że te malarki, te losy się przenikają. Czasami to są faktycznie ślady, na które się nakładają kolejne ślady. Kiedy stwierdziłaś, że ta konstrukcja będzie czymś, co jeszcze mocniej czytelnika wciągnie w tę opowieść? Tak, no ta konstrukcja rodziła się w pewnych bólach, nie będę ukrywać. Ostatnio jakaś tutaj miła czytelniczka mi napisała, że się kiedy czyta tą książkę, to jest ta opowieść płynie i jest taka, jest tak łatwo przyswajalna. Ja się bardzo cieszę z tego efektu, bo on naprawdę był okupiony ogromem jakichś dywagacji, wątpliwości, rozterek. Ja od początku wiedziałam, że jeżeli chcę pisać o kilku postaciach, nie chcę właśnie robić tego w taki tradycyjny, powiedzmy, sposób, tak jak wspomniałaś, czyli poświęcając część tekstu jednej osobie przechodząc do drugiej, do kolejnej i tak tworząc taki katalog życiorysów. Nie chciałam tego, ponieważ wydawało mi się to po pierwsze troszeczkę jednak anachroniczne, a po drugie dla mnie kwintesencją tej książki to też jest kwestia taka, że te kobiety mieszkały blisko siebie, one malarki no, znały się, oczywiście nie mówię, że Bilińska, od której zaczynamy opowieść, no jednak, która funkcjonowała w XIX wieku, znała już te dwudziestowieczne, bo to jest niemożliwe, ale stworzył się jakiś taki łańcuch powiązań między nimi i chciałam też, żeby z tej opowieści ten łańcuch powiązań wynikał w bardzo prosty sposób, czyli zaczynamy od linearnie, od XIX wieku, przechodzimy Bilińska, Pionierki, inne malarki, które z nią malowały, Olga Boznańska i mamy już XX wiek i znowu panie, które mieszkały bardzo blisko siebie, wszystkie się znały. One po prostu, może nie to, że wszystkie były przyjaciółkami, no nie możemy też tak mówić, ale były blisko siebie, znały swoje nazwiska, wystawiały na tych samych wystawach, więc ja bardzo długo szukałam jakichś takich koneksji między nimi, takich troszeczkę bardziej konkretnych niż to, że ich obrazy wisiały na jakiejś wystawie. To było ciężkie, przypuszczam, że korzystały z tej samej może praczki, na pewno robiły zakupy u tego samego, w tym samym sklepie, w tej samej piekarni kupowały chleb, Ale te powiązania były bardzo trudne do ustalenia i tu wspomniałaś o tej strukturze, ja ją nazywam roboczo przeplatanką. Tak. Ja to troszeczkę stosowałam w moich powieściach historycznych i bardzo to lubię, muszę powiedzieć. Tutaj było masę wątpliwości od początku i tutaj Renata też miała wątpliwości, ja też.
czy to po prostu będzie płynne, czy tutaj czytelnik się nie zagubi. Ale wiesz, to jest fajne, że ja się złapałam na tym, że dzięki tej przeplatance, jak to pięknie ujęłaś, ja zaczynam tęsknić na przykład, że gdzieś mi urywasz wątek Meli Muter i ja oczywiście zanurzam się z ogromną przyjemnością w życiorys innej malarki, ale nagle myślę, i co z tą Muter? I cały czas jakby napędzasz taką ciekawość, więc, ale zdaję sobie sprawę z tego, co mówisz, że faktycznie za tym stoi ogromny mozu, mówiąc wprost. Tak, było trochę nerwów. Tak. Ale powiedziałaś taką bardzo ważną rzecz, że na przykład Bilińska nie mogła się spotkać z tymi artystkami, które no, znacznie później przyjechały do Paryża. Ja ci powiem, że twoja książka według mnie pozwala się spotkać właśnie z kobietami, z którymi minęłyśmy się w czasie, a jednocześnie odnaleźć tyle cech wspólnych. To zacznijmy od tej Bilińskiej, bo zaczynasz od takiej bardzo filmowej sceny, kiedy ona wjeżdża na Dworzec Wschodni w Paryżu. No i to nie jest taki pociąg, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Na szczęście to nie jest PKP, bo na pewno byłby opóźniony i może nie za czysty, tylko te takie magiczne, powiedziałabym, nawet romantyczne kłęby pary. Przyjeżdża tak, i na obrazach impresjonistów, tak, jak obrazy. Dokładnie. Obrazy sobie przypominamy Monet. Ta lokomotywa w tych kłębach pary i Bilińska wysiada, pierwszy raz jest w Paryżu, ona nigdy wcześniej jakby Paryża nie odwiedziła i przyjeżdża do miasta, którego nie zna, no z językiem francuskim, który opanowała w dzieciństwie, tak jak każda panienka z dobrego domu, takiego powiedzmy inteligenckiego, no ale jednak to zderzenie z miastem, z metropolią paryską, musimy pamiętać, że to jest jakby moment, kiedy Belle Époque rozkwita. To są te właśnie czasy tego miasta świateł, które po prostu iskrzy się od rana do nocy. Czasy kabaretów, lokali. No, ten blicht Paryża i jakby ta elegancja, przepych, no to na pewno Bilińską uderzyło niesamowicie, bo to na każdej robiło wrażenie, czy przyjechała z Krakowa, czy z Warszawy, no niestety nie możemy porównywać po prostu Warszawy ani innego miasta Polski rozbiorowej z Paryżem. Czy mnie słychać? Przepraszam, bo tak słychać, miałam... słychać, okay. Ja słyszę cały czas. Natomiast to jest też typowe dla Bilińskiej. Ona jest po prostu, ona była kobietą zadaniową, zdeterminowaną tak bardzo na osiągnięciu swojego celu, że pierwszą rzeczą, jaką robi w Paryżu, to nie, że oczywiście jeszcze wie, że Eiffla nie ma, ale nie idzie oglądać, nie wiem, domów towarowych czy ludzi na ulicy. Ona następnego dnia od razu idzie do Luwru, tak? To jest pierwszy jej kierunek. W kolejny dzień ona już rano stoi, jest gotowa do pracy w Akademii Julien. To była taka prywatna szkoła, w której kobiety mogły uczyć się malowania na takim, powiedzmy, poziomie, jaki zapewniała Akademia Sztuk Pięknych, ta państwowa École des Beaux-Arts. Także ona jest kobietą bardzo, bardzo konkretną, bardzo silną i mimo, że ma tak bardzo mało pieniędzy, bo wspomniała o tym w pamiętniku, że przyjeżdża z bardzo skromną sumą, no jakby bierze byka za rogi i nie ma specjalnie środków, nie ma możliwości, ale przystępuje do podbijania sceny, no można powiedzieć tak, artystycznej. Powiem ci, że ten obraz Bilińskiej, autoportret z 1887 roku, który teraz Państwo widzą na ekranach swoich komputerów czy telefonów, to jest jeden z moich ulubionych obrazów i myślę, że idealnie się wpisuje nawet w niedawną dyskusję na temat tego, czym jest brzydota na Instagramie, tak, a czym jest piękno, bo faktycznie wielka burza tutaj została wywołana. Uwielbiam ten portret, autoportret. Powiem ci szczerze, że ja nawet, może dlatego, że ja zawsze też mam włosy stojące każdy w inną stronę na wietrze, więc nawet nie zwróciłam uwagi, że one nie są takie, wiesz, uładzone, ale faktycznie dzięki twojej książce zdaję sobie sprawę, że cały czas trzeba uruchamiać myślenie, które funkcjonowało w XIX wieku. Wtedy pokazanie się w stroju roboczym, w fartuchu, z brudnymi pędzlami, było czymś, co wywołało no, spory taki skandal chyba nawet. No wręcz na skandal, dyskusje. Tak, wręcz skandal. Tak. On, znaczy dzięki temu też ten obraz został zauważony, ale no kiedy dzisiaj patrzymy na to płótno, ono wisi w sukiennicach, tak pięknie wyeksponowane. No dzisiaj mamy przed sobą kobietę pełną pasji, taką prawdziwą artystkę, to tak jakby ona do nas mówiła, prawda, oto ja,
taka jestem. Nie wstydzę się pokazać w roboczej sukni, w fartuchu, potargana. Właśnie przestałam malować, znam swoją wartość, wiem, kim jestem. Oczywiście widać też bardzo duże zmęczenie na tej twarzy, prawda? To nie jest jakaś pełna wigoru już młodziutka kobieta, tylko raczej osoba, która sporo przeszła. I to rzeczywiście w tym momencie, kiedy Bilińska malowała ten autoportret, ona miała za sobą potworne przeżycia osobiste, śmierć przyjaciółki, śmierć ojca, śmierć narzeczonego. I to wszystko naprawdę odbija się w jej twarzy, a z drugiej strony sztuka ją uratowała. Dzięki sztuce jakby nie zrezygnowała z zamiaru popełnienia samobójstwa, bo to aż chodziło o tak trudne stany depresyjne. No ale tak jak wspomniałyśmy, ten obraz wywołał skandal. Pisano, że taka właśnie kobieta jakby nieokrzesana, nie ma wstydu. Rzeczywiście ten autoportret po prostu odbiegał od kanonu, jaki wtedy malarki stosowały, bo kiedy popatrzymy na inne autoportrety pań, no to one są wszystkie właśnie wymuskane ubrane, takie. Tak, doskonale ułożone włosy, wpięte kwiaty i one takie są powabne, z tym pędzelkiem sobie stoją, takie są po prostu no, przepiękne, a Bilińska postawiła na szczerość, na autentyczność, na pokazanie swojej prawdziwej twarzy, swojego prawdziwego ja i rzeczywiście wygrała, dostała medal za ten obraz i rozpoczęła wielką, wielką karierę zagraniczną, która pewnie by ją doprowadziła no jeszcze dalej niż to się stało, no ale takie się po prostu życie ułożyło, zachorowała i niestety, ale osiągnęła bardzo dużo, bardzo dużo. Kolejni widzowie do nas dołączają. Bardzo się cieszę, że Państwo są zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Czujemy Waszą obecność i bardzo za nią dziękujemy. Bilińska wspomniana to taka zagorzała też czytelniczka Elizy Orzeszkowej, o czym piszesz, ale też pokazujesz, w jakiej sytuacji były Polki, które chciały żyć po swojemu, które przede wszystkim chciały się rozwijać artystycznie. No, w Polsce w zasadzie nie miały za wiele możliwości. Powiedzmy trochę o tym, jak w ogóle wyglądała sytuacja, kiedy kobieta chciała namalować modela lub modelkę, jeszcze nagiego modela, koniec świata. No w Polsce rozbiorowej, oczywiście mówimy o Polsce rozbiorowej, tak. To są lata 80. XIX wieku, no w ogóle nie mogła takiego modela namalować. Nawet taki dosyć postępowy profesor Gerson, u którego Bilińska pobierała nauki rysunku w takiej prywatnej uczelni, no on pozwalał swoim uczennicom malować tylko odlewy gipsowe, bo uważano, że po prostu no panienka, która no generalnie, której życiowym celem jest za mąż pójście, no nie może malować żywej osoby, no nie daj Boże z jakimś fragmentem nagiego ciała, bo przecież by się zdemoralizowała i zniweczyła swoje szanse na rynku matrymonialnym, także to było w ogóle moralnie niedopuszczalne. To muszę zaznaczyć, że Jan Matejko, który wtedy naprawdę rządził polską sceną artystyczną i on, no można powiedzieć, rozdawał karty, to znaczy on był tym największym guru merytorycznym, ale też no wszystko od niego zależało tak naprawdę, każda kariera artystyczna w Krakowie czy w Warszawie, on nawet mężczyznom w Krakowie nie pozwalał korzystać z modelek, czy korzystać z modelek, to brzmi bardzo źle, malować nagie panie, natomiast no, mężczyzna zawsze sobie mógł za swoje prywatne pieniądze taką modelkę po prostu wynająć i w swojej pracowni malować ją do woli, zresztą tak robiono, no ale kobieta, no absolutnie było to absolutnie niemożliwe, no trzeba było jechać do Paryża, bo tam już rzeczywiście ta rewolucja zaszła na tyle daleko, że w prywatnych szkołach, bo oczywiście w szkołach państwowych nadal kobiety nie mogły się uczyć, ale w prywatnych szkołach za spore pieniądze, za większe niż płacili mężczyźni, to też trzeba powiedzieć, że panie za ten przywilej nauki na takim poziomie jak panowie musiały więcej zapłacić i troszeczkę były jednak traktowane gorzej, no ale mogły tego modela, no powiedzmy półnagiego, no bo nie oszukujmy się, no też to nie byli mężczyźni całkowicie, prawda, obnażeni, no ale chociaż pokazywali co nieco, chociaż tors, to już było bardzo ważne, bo no po prostu można było się nauczyć fizjologii ludzkiego ciała.
To prawda. Powiem Ci, że dzisiaj sobie przygotowałam kilka fragmentów, żeby Państwo poczuli też język Twojej opowieści. Bardzo lubię ten moment, kiedy Bilińska bardzo krytycznie pisze o impresjonistach. Myślę, że w tej historii sprzed lat odnajdzie się wielu artystów, którzy mają takie przekonanie, że robią coś wartościowego, a cały czas świat jeszcze się na tym nie poznał. Oczywiście to jest smutne, że często są ludzie odkrywani dopiero po swojej śmierci, ale Bilińska o impresjonistach pisze m.in. tak. Dotąd słyszałam tylko o tych cudakach, a teraz przekonałam się na własne oczy o ich idiotyzmie. Trudno sobie coś bardziej śmiesznego, dziecinnego i niedołężnego przedstawić. No to naprawdę no jest taka krytyka miażdżąca. Tak, ale tu trzeba też zaznaczyć, że Bilińska, mimo że krytykowała impresjonistów, to sama też podejmowała próby impresjonistyczne. Jest kilka obrazów, na przykład Bretonka na progu chaty, ale też pejzaż z Berlina, Unter den Linden. To są typowo impresjonistyczne obrazy, więc ona też eksperymentowała ze światłem. Nie wiadomo, w jakim kierunku poszłaby jej kariera. Być może w ogóle porzuciłaby ten akademizm i realizm, jednak by się troszeczkę przekonała. Ja myślę, że to była taka trochę poza w tym liście, który zacytowałaś, bo napisała do swojego narzeczonego, który był jednak takim bardzo realistycznym malarzem i jednak takim hołubiącym takich artystów jak Grodger. No to porównajmy sobie, gdzie Grodger, gdzie Manet, bo ona akurat odnosiła się do Eduarda Manet. Ona też krytykowała feministki, a prawda jest taka, że jej życie to jest po prostu idealny w zasadzie przykład tej emancypacji przez sztukę, bo rzeczywiście sztuka w jej życiu i w życiu w ogóle tych kobiet, które tam pojechały do Paryża, ona była tym takim czynnikiem, dzięki któremu kobiety odnalazły swój cel, potrafiły go jakby konsekwentnie realizować, za czym oczywiście szły na wybory bardzo trudne i wybory czasami tragiczne, tak jak w przypadku Olgi Boznańskiej, jakby rezygnacja w ogóle z życia rodzinnego, znaczy rodzinnego, w ogóle ze związku takiego damsko-męskiego. Ale zatrzymajmy się przy tej Boznańskiej, bo wiesz co, pierwszy raz tak naprawdę ja się nigdy kogoś nad tym nie zastanawiałam, ale dzięki tobie pozwoliłam sobie podczas lektury raz na moment zatrzymania, czyli uruchamiałaś w ogóle obrazy poprzez słowa, bo byłam w tym XIX-wiecznym Paryżu, ale dwa, że dłużej zaczęłam patrzeć na obrazy. I powiem Ci, że w tym malarstwie boznańskiej pierwszy raz, ponieważ wcześniej jakoś temu nie poświęcałam czasu, zobaczyłam bardzo dużo takiego, one są po prostu niepokojące. Tak. Zwłaszcza obrazy dzieci. Ja troszeczkę o tym piszę, bo portrety dziewczynek, które no w zasadzie są takim znakiem rozpoznawczym Olgi Boznańskiej, no one jednak mają w sobie ogromną tajemnicę. Tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że jakby w odniesieniu do twórczości boznańskiej są takie dwa obozy znawców życia i twórczości Olgi Boznańskiej i są znawcy, historycy sztuki i biografiści, którzy uważają, że tą taką destrukcyjną siłą w życiu boznańskiej była matka i jest obóz przeciwny, z którym ja się identyfikuję, że to jednak ojciec był tą. I tutaj można się spierać godzinami, nie mamy na to czasu, można było urządzić panel dyskusyjny, matka, czy to matka, czy to ojciec, bo się porównuje, jakie obrazy malowała po śmierci matki, jakie po śmierci ojca. Joanna Sosnowska, profesor PAN-u z Warszawy, no ona jest autorką takiej tezy o tym, że w tej rodzinie boznańskiej działo się coś bardzo, bardzo złego i tutaj oczywiście przychodzą na myśl kwestie molestowania seksualnego i to nie tylko Olgi Boznańskiej, ale też jej siostry Izy, która później już w dorosłym życiu popełniła samobójstwo i generalnie bardzo, bardzo się zmagała z różnymi problemami z narkotykami, z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu i tak dalej. No nie mam na to czasu, żeby o tym mówić, ale rzeczywiście kiedy może... Proszę spojrzeć, może to Państwa jakoś też zaintryguje. Te twarze dziewczynek, które Olga Boznańska maluje, one mają w sobie właśnie taki pierwiastek lęku, ale tak jak powiedziałaś, niepokój, ogromny niepokój, tak jakby te dziewczynki skrywały wielki sekret, z którym z nikim nie mogą się podzielić i nikomu ujawnić, a który jednak bardzo im ciąży. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że to jest nadinterpretacja, bo dzisiaj mamy takie czasy, jakie mamy i wszędzie się dopatrujemy pewnych patologicznych sytuacji,
ale życie Olgi Boznańskiej i jej siostry, no jakby przebieg tego życia też o czym świadczy. To były losy bardzo trudne. I tutaj też można wysuwać pewne analogie do losu na przykład Marii Komornickiej, poetki młodopolskiej, i do kilku innych osób o bardzo pogmatwanym życiu. Oczywiście dzisiaj się nie dowiemy, jak było, bo tak. Kiedyś to było niewyobrażalne, żeby nie wiem, w dzienniku czy w liście ktoś się dzielił takimi informacjami. Nie wiadomo, czy to matka rzeczywiście była taką osobą bardzo, bardzo toksyczną i w jakiś sposób wpłynęła na psychikę córek. Czy to jednak ojciec, czy to był ktoś jeszcze z zewnątrz, ale to są bardzo intrygujące kwestie i no, warto sobie też porównać, też właśnie spojrzeć na obrazy przez pryzmat życiorysu, bo to nadaje zupełnie inny kontekst. Dokładnie tak, za każdym płótnem stoi jakaś historia. Ja przyznaję, że po twojej książce kompletnie inaczej patrzę na obrazy, które znałam, a teraz mam wrażenie, że ta wrażliwość jakoś artystki, która już dawno nie żyje, gdzieś się łączy z tym odbiorem, z tym, co już jest zapisane we mnie dzięki twojej opowieści. To jest oczywiście Olga Boznańska w Pracowni i pomyślałam sobie o niej, że ona też w pewnym momencie tak jakby zamroziła się w czasie. Ty zresztą piszesz o tym, że ona nosi takie suknie już nieprzystające do ówczesnej mody, ale chciałam cię zapytać, bo ja bardzo lubię takie drobnostki, mam słabość wielką do czworonogów i ona też bardzo lubiła psy, z tego co piszesz. Tak, ona miała wręcz, no można powiedzieć, obsesję na punkcie psów, to znaczy rzeczywiście pies w pewnym momencie jej życia no stał się takim głównym towarzyszem. Ona tutaj historia jest słynnego pieska Bobby, który po śmierci został wypchany i Olga Boznańska go i tak wyprowadzała na spacer. Z siostrą Izą spotykały się, bo mieszkały blisko siebie na Montparnasse oczywiście, gdzie się tam spotykały na bulwarze i wyprowadzały tego pieska. No rzeczywiście te zwierzęta były bardzo ważne w życiu Olgi Boznańskiej. Wszyscy słyszeliśmy o tych słynnych myszkach, tak, które biegały po pracowni. Oczywiście w tych relacjach dotyczących Boznańskiej było sporo przesady, bo też było z Boznańską tak, że ona w pewnym momencie właśnie dla kolonii polskiej w Paryżu stała się takim jakby żywym pomnikiem, bo w latach 20. jakby jej obrazy no już nie były tak popularne jak na początku XX wieku, natomiast ona sama obrosła legendą, właśnie nosiła te suknie takie, no zupełnie jakby trwał, nie wiem, 1905 rok ciągle, też fryzowała włosy, robiła sobie ten słynny taki wałek, no, tak. No po prostu to, no, wtedy kobiety obcinały włosy na krótko, a nie wracały do mody XIX-wiecznej, więc ona była takim trochę, no mówiło się właśnie, że to skansen chodzący, bardzo to było takie też no jednak uwłaczające i ona się stała obiektem drwin. W zasadzie każdy, kto przyjeżdżał na Montparnasse odwiedzić po prostu polską kolonię, no to się od razu kierował do Pracowni Boznańskiej i później relacjonował. I to naprawdę mamy tych relacji mnóstwo, bo czy Jerzy Waldorf, czy nawet Maria Jarema. No naprawdę tutaj wymieniać, no każdy biegł do tej pracowni i potem opisywał tak, rzeczywiście te myszy, wszędzie są myszy, biegają po obrazach, nie mówiąc o psach, które po prostu czują się jakby to był ich dom, siedzą w pościeli, Olga je karmi po prostu, wsadza im tam smaczne kąski do pyska, no ale oczywiście te relacje były poniekąd krzywdzące, bo to była osoba, która w pewnym momencie, można powiedzieć, zdziwaczała. Natomiast ona się wycofała z życia, prawda? Stworzyła sobie taki własny świat. Własny świat i ona w tym świecie się tak kompletnie zasklepiła. No też nie ona jedna jako artystka, bo to był szereg różnych czynników, które do tego doprowadziły. I rzeczywiście ten jej stan takiego, można powiedzieć, odklejenia od rzeczywistości, no on się pogłębiał i tak było już do końca. Też ona przez to, że była jednak bardzo osobą życzliwą i taką troszeczkę no, zawieszoną, gdzieś nie bardzo związaną z rzeczywistością, była też wykorzystywana przez wiele osób. Finansowo, prawda? Była takim bankomatem. Tak, a sama też była kompletnie roztrzepana, dostawała pieniądze za obraz, gdzieś je ukrywała na czarną godzinę, po czym oczywiście kiedy nadchodziła ta czarna godzina, to nie była w stanie tego znaleźć, więc rzeczywiście no, postać poniekąd też tragiczna, prawda? Tak.
Sylwia, to teraz porozmawiajmy trochę o takiej artystce, która chyba jest wyjątkowo bliska twojemu sercu, bo wszystko się zaczęło od aukcji, kiedy wylicytowałaś rysunek podpisany przez Irenę Renaud. Tak. I wtedy, jak rozumiem, kiedy kupowałaś tę pracę, to kompletnie nie wiedziałaś, kim była ta artystka, tak? Po prostu spodobał ci się rysunek. Taka tak, była tak. geneza, czy przesadzam? Nie, no w zasadzie tak, bo akurat mieliśmy taką ideę z mężem kupienia na aukcji jakiegoś, takiego, na który nas było stać, takiej pracy, którą zabierzemy z Warszawy, no właśnie wyjeżdżając do Luksemburga. No i licytowaliśmy jakiś taki paryski widok, oczywiście narysowany przez polskiego artystę, no ale to już był poza naszym zasięgiem finansowym. I wtedy po prostu muszę powiedzieć, że Irena Renaud była tym naszym drugim wyborem, więc tak się po prostu los ułożył, że kupiliśmy ten pastel, taki dosyć charakterystyczny. Też w książce ten pastel jest, ja nie wiem, czy odnajdę, może postaram się pokazać, Port Saint-Denis, taka bardzo charakterystyczna kreska, zresztą tutaj pokażę Państwu, ta kreska Renaud, ona była wybitną rysowniczką, ja nie wiem, czy coś widać, tak przybliżę troszeczkę, o, wiesz nie wiem, co, ja raczej nie. spróbuję, zaraz zobaczę, czy ja w swoich tutaj archiwaliach mam, o, chyba tu mam, jest, ja słuchaj, znalazłam, powiedz mi, O, to tak wygląda, to wyglądało tak, to niewiele powiedz mi, widać, czy to ale jest to? To jest to? tak, tak dokładnie, Super. tak. Port Saint-Denis i proszę zauważyć, to jest rysunek wykonany no, w latach 20. w Paryżu. Ta kreska jest niesamowicie nowoczesna, bardzo energiczna, tak? Jeszcze te pojazdy są niesamowite, te samochodziki, które tutaj widać. Tak, Renaud była mistrzynią właśnie pejzaży miejskich, o czym ja się dowiedziałam oczywiście dużo później, ale mnie i mężowi bardzo się ten rysunek spodobał. No i właśnie kupiliśmy tę pracę, no i ja zaczęłam szukać, prawda? Zaczęłam szukać w internecie, kim była Irena Renaud. No i wtedy natrafiłam na potężną taką barierę, jeśli chodzi o informacje na temat tej artystki. Nie było w zasadzie, no nie mogłam znaleźć niczego, później trafiłam na set takich wiadomości, które w toku badań okazały się nieprawdziwe. Natomiast rzeczywiście od tego wszystko się zaczęło, ja też poczułam taką potrzebę po prostu dotarcia do jakiejś prawdy, bo pomyślałam sobie, to jest niemożliwe, żeby istniało tyle prac tej artystki, a o niej nie wiemy niczego i niczego się nie sposób dowiedzieć. Gdzieś te informacje muszą być. I bardzo długo nie mogłam w zasadzie niczego konkretnego ustalić, no ale nadszedł taki moment takiego przełomu, muszę powiedzieć, że to też dzięki Renacie ona trafiła na ślad jakiegoś wydawcy francuskiego, który gdzieś tam w swoim wpisie na blogu zamieścił nazwisko Renaud. To był też jakiś taki w zasadzie zbieg okoliczności, łut szczęścia. Okazało się po różnych perturbacjach, no udało się dotrzeć do pani, która mieszka na południu Francji. Okazało się, że ta pani ma w posiadaniu w zasadzie całe archiwum Renaud. Różne jej prace, zdjęcia, między innymi te, które tutaj pokazałaś, ale przede wszystkim to, co było najcenniejsze, jakby dziennik pisany przez Irenę Renaud, intymny to dziennik. To jest podarunek dla reportera no, po prostu. Niesamowity, to znaczy od to jest losu. Chyba, tak, to jest taki łut szczęścia, o którym marzy każda osoba pisząca biografię. I oczywiście z tym było też sporo kłopotów. Ja pojechałam na południe Francji do tej pani, ona była tak cudowna, że wszystko udostępniła, wszystkim się podzieliła, naprawdę wspaniała osoba, bo bardzo chciała, żeby ktoś o Renaud napisał, żeby ona była wreszcie szerzej znana. No i dzięki też przepisywała odręcznie pisany dziennik Renaud, bo trzeba powiedzieć, że to nie było łatwe do rozczytania. To był jednak Renaud miała ten swój francuski taki, no nie był to może język francuski bardzo, na bardzo wysokim poziomie. No i jeszcze szmat czasu, który upłynął od tych zapisków, więc, ale okazało się, że ten dziennik jest fascynujący, naprawdę Renaud miała niesamowite przygody. Zresztą tylko mogę powiedzieć, to Państwo przeczytacie, tak? Ona była w sercu rewolucji październikowej, znalazła się tam no, też na skutek różnych okoliczności. No, była po prostu świadkiem naocznym tego, jak bolszewicy przejmowali władzę, tego tumultu, tych wszystkich przemian historycznych. No i do Paryża wracała przez Syberię. Po prostu to jej, ta jej podróż, powrót do Paryża przez jakby całą Europę, no to jest dla mnie niesamowita przygoda. No i w ogóle jej takie opisy, kiedy na przykład wynajmowała sobie dacze
daczę kiedyś należącą do Czechowa na Krymie. No i ona była taką kobietą bardzo wyzwoloną. No, rok 1914, Renault zdejmuje ubranie i się idzie kąpać w morzu nago. No i później, no i nagle sąsiad widzi ją pływającą nago, wszczyna potworny raban, bo po prostu jest tak oszołomiony po prostu brakiem moralności takiej osoby, ale ona była rzeczywiście taką kobietą, która potrafiła korzystać z życia, była bezpruderyjna, no nie była pruderyjna, umiała czerpać z takiej miłości, powiedzmy, no niekoniecznie, nie były to związki jakieś bardzo długoletnie, ona naprawdę świetnie się odnajdywała w takich relacjach uczuciowych, no, seksualnych, podróżowała bardzo dużo, naprawdę ciekawa postać, zupełnie nieznana. No i była w Nowym Jorku, to co pokazałaś, to jest dowodem tego. Była w zasadzie, była pierwszą artystką, i to mówię artystką nie tylko kobietą, ale też no w ogóle artystą, który malował Manhattan w latach 20. I rzeczywiście jej obrazy w Paryżu osiągnęły ogromny sukces, kiedy już wróciła do Paryża po takim średnio udanym epizodzie w Nowym Jorku. Tam jej się nie udała wystawa, ona nie miała pieniędzy na statek, więc musiała pracować jako kelnerka w rosyjskiej restauracji Katinka, więc ubrana w taki właśnie ludowy strój, podawała jakieś pierogi czy nie wiem co. No i, ale kiedy wróciła do Paryża, to rzeczywiście odniosła spektakularny sukces z tymi swoimi obrazami. Przepraszam za ten długi wywód, ale to ona jest tak mało znana, że chciałabym ją troszeczkę przybliżyć. Słuchaj, państwo już zamawiają książki. Pani Anna napisała, że zamówi sobie książkę zaraz po spotkaniu. Fantastycznie się słucha. Czuję, że nie będę w stanie jej odłożyć. To będzie najlepszy prezent na moje urodziny. To pani Ado, od razu życzenia urodzinowe od nas. Bardzo podoba mi się to, co pan Piotr, co Piotr z Londynu napisał. Jakie to szczęście żyć w czasach i miejscu, gdzie kobiety wreszcie mogą tyle samo, co mężczyźni, że ich osiągnięcia są widoczne i doceniane, że to one coraz częściej mężczyznom objaśniają świat, a nie odwrotnie, jak było przez wieki. I widzę, że już państwo nawet między sobą rozmawiają, pani Beata napisała, ma pan rację, prawie rację, ale przed kobietami jeszcze długa droga i mnóstwo pracy do bycia w pełni docenianymi i traktowanymi na równi z mężczyznami. Uśmiecham się, ponieważ nie dalej jak wczoraj prowadziłam taką konferencję na temat raportu Polki 2021, nowe wartości na nowe czasy. To było takie badanie przeprowadzone przez Mobile Institute na zlecenie Gedeon Richter Polska. I słuchaj, powiem ci, że byłam zaskoczona, że cały czas tam stworzono kilka portretów psychologicznych. Po pierwsze, okazało się, że Polki kompletnie nie potrafią odpoczywać, ale też kiedy była rozmowa na temat tego, jak one się zachowają w sytuacji kariera męża i ich, to zdecydowana większość w zasadzie we wszystkich typach psychologicznych mówiła, że no one się jednak usuną w cień. I tutaj od razu mi przychodzi do głowy jedna z twoich bohaterek, Alicja Halicka, która to była taka historia samowymazywania się, żeby czasem przed szereg nie wyskoczyć. Opowiedz trochę o niej, bo to jest bardzo smutna historia, że ona, mając ogromny talent, chowała go do kieszeni, bo co mąż powie? Znaczy to tak, Halicka miała ogromny potencjał, to była też bardzo, no była ona była wielozadaniowa, bardzo utalentowana w wielu dziedzinach sztuki, bo tutaj nie tylko malarstwo, ale też scenografia, kostiumy i rzeczywiście ilustracje książkowe, także ona była wszechstronna. Ale zaczynając od początku, to była córka, urodziła się w Krakowie i była córką bardzo znanego pediatry Rosenblata, który między innymi Marię Pawlikowską-Jasnorzewską leczył i Marię Samozwaniec, Magdalenę, przepraszam, Samozwaniec. No, pochodziła z bardzo bogatej rodziny i to jej oczywiście umożliwiło ten start. Najpierw się uczyła w Wiedniu, później przyjechała do Paryża. No i spotkała pewnego pana. Pan się nazywał Ludwik Markus, bo też pochodził z Krakowa i też miał żydowskie korzenie, no ale już był na tyle światowy w Paryżu, że posługiwał się takim pseudonimem, który mu nadał Apollinaire, jego kumpel zresztą. Przepraszam za te takie swobodne sformułowania, ale rzeczywiście to była taka paczka Picassa. Właśnie Markus się przyjaźnił też z Picassem. Picasso zresztą mu odbił dziewczynę, Ewę Guel. I ta przyjaźń przetrwała po tym odbiciu też, czy nie? Tak, bo Markusi, właśnie, i on się został nazwany przez Apollinaire'a Markusi, więc on już robił ogromną karierę jako kubista. To były czasy jeszcze przed I wojną światową i kubizm był takim no, najmocniejszym trendem sztuki nowoczesnej. Rzeczywiście to była awangarda absolutna i Markusi no, miał już jakieś osiągnięcia, to było jakieś nazwisko zauważalne.
No, a Halicka była młodą malarką, czyli tutaj mamy ten taki, powiedziała dla bardzo wielu par, typowy układ, prawda? Mistrz, uczennica, czyli ten mężczyzna, który już jest osadzony w środowisku i coś już osiągnął. No i jest ta adeptka, która po prostu, no on niczym Pigmalion, no będzie ją kształtował na przyszłą artystkę. No i rzeczywiście Halicka się jakby poddała zupełnie tej władzy męża. No wzięli oczywiście najpierw ślub, natomiast Marcusi wyjechał na front, on brał udział w walkach w pierwszej wojnie światowej. No i wtedy Halicka, korzystając z chwili oddechu, sama zaczęła malować obrazy kubistyczne i to trzeba powiedzieć jasno, to była pierwsza kobieta w ogóle w Paryżu i na świecie, która malowała w stylu stricte kubistycznym. Natomiast niestety w jakichś leksykonach sztuki, w historii sztuki, jej nazwisko nie jest wskazywane obecnie jako to pierwsze kobiece nazwisko właśnie związane z kubizmem. Jest inna pani, Marewna, wskazywana zwykle. No ale dlaczego? No dlatego, że kiedy Marcusi wrócił z frontu i zobaczył kubistyczne obrazy Halickiej, to powiedział wprost, ale masz to zniszczyć, schować, jeden kubista w rodzinie wystarczy. No wiadomo, że chodziło o niego, a nie o żonę. No i ona posłusznie, rzeczywiście, ona część tych obrazów schowała i te kubistyczne prace pokazała dopiero, w ogóle z tego ukrycia wydobyła dopiero w latach 70., kiedy już była taką naprawdę wiekową panią. Jej mąż dawno nie żył, więc tutaj już nie było tej cenzury z jego strony. Tak. Rzeczywiście odbyła się w Paryżu taka wystawa prac Halickiej stricte kubistycznych. Odniosła duży sukces. Zresztą na dzisiaj jej prace są naprawdę wysoko cenione. Ostatnio widziałam na aukcji kubistyczną jakąś martwą naturę Halickiej. No, estymacja 75-100 tysięcy. No, to jest dosyć, no, to jest wow. Spora suma. Konkret. Tak, natomiast no, Halicka przestała zajmować się kubizmem. Poszła w stronę takich trochę obrazów intymistycznych, malowała córkę, bo w międzyczasie urodziło się im dziecko. I właśnie to też nawiązując do tego, co powiedziałaś, no zachowała się tak, jak i dzisiaj się zachowuje wiele kobiet, i że chowa tą ambicję swoją. Ona gdzieś tam w kuchni malowała, jak miała czas, jak już dziecko się bawiło i nie potrzebowało jej uwagi, a mąż był, że tak powiem, zaopiekowany, najedzony i on sobie w swojej pracowni tworzył, no to ona gdzieś tam w kuchni przy jakimś blaciku malowała i to rzeczywiście, to się za nią ciągnęło całe życie, mimo że ona dzięki temu, że była taka zaradna i też potrafiła właśnie i stworzyć scenografię do baletu Strawińskiego, była zapraszana do Nowego Jorku, współpracowała z Heleną Rubinstein, robiła scenografię, kolaże bardzo ciekawe, które nazywała wytłaczane romanse, one były nawet wykorzystywane w reklamie linii lotniczych na przykład w latach 30. Była naprawdę wszechstronna, ona utrzymywała tego męża, bo to ona zarabiała, on jakby już na swoich pracach kubistycznych no nie był w stanie wielkiego kapitału zbić, ale mimo to cały czas jakby, no cały czas borykała się z tym kompleksem tej właśnie towarzyszki geniusza, ona zawsze męża traktowała jako tego prawdziwego artystę, i niestety nawet po śmierci, no po śmierci męża skupiła się na tym, żeby to jego karierę cały czas podsycać i jakby zachowywać pamięć o nim, no kosztem niestety z własnych ambicji. Tutaj nie chcę wszystkiego zdradzać, odsyłam do książki, bo jednak no miała pewne takie sukcesy osobiste i myślę, że warto się zapoznać z jej wspomnieniami, bo one są teoretycznie bardzo złośliwe. Ona wszystkich obsmarowywała, mówiąc wprost. Tak. O Helenie Rubinstein pisała okropne rzeczy, o Boznańskiej, w ogóle gloryfikowała mężczyzn. To jest też symptomatyczne, że ona własne wspomnienia zilustrowała pracami męża. No to jakby, prawda, mówi to samo za siebie, ale warto naprawdę sięgnąć głębiej i troszeczkę pod podszewkę tych jej słów, bo tam się wyłania taka bardzo nieszczęśliwa. Bo to ona chyba powiedziała to zdanie, że gdzieś pod koniec życia, że trochę żałuje, że za mało była w swoim życiu aktorką, a za no tak, to była widzem, tak, prawda? Tak, no dokładnie, to jest jej właśnie stwierdzenie, więc przez te jej wspomnienia, mimo że taka skupiona na mężu i na tych właśnie wszystkich słynnych mężczyznach, bo przecież ona znała wszystkich, i Picassa, Modiglianiego, i Apollinera, kobiet nie lubiła, obsmarowała Chanel i wszystkie inne, no ale jednak tam zdecydowanie z kart tych wspomnień
pobrzmiewa taka ogromna gorycz i takie właśnie poczucie, że trzeba było bardziej o siebie zawalczyć, trzeba było, no, trzeba było postawić na siebie po prostu i no, no, bardzo szkoda, że tego nie zrobiła, natomiast no, ja tylko może pokażę Państwu, tutaj mam taki album piękny, pokażę dosłownie chwilkę, o, to jest portret, który ona namalowała, to jest Markusi w pracowni. No, siebie nie malowała, tylko właśnie Markusi w pracowni, mąż, ale naprawdę no, malowała bardzo ciekawie, tu jest jakaś martwa natura jej, już nie kubistyczna, ale tu na przykład jest właśnie jej obraz kubistyczny. No, on naprawdę nie odbiega poziomem od tego, co proponowali inni kubiści. Juan Gris, czy właśnie, czy Brak, czy, no, czy właśnie ten jej mąż, Markusi. No ale życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Taka przestroga i nauka dla nas, dla kobiet współczesnych, tak jak powiedziałaś. Zresztą ja też byłam wielokrotnie świadkiem tego, że po prostu ambicje u kobiet nie są dobrze widziane. Na przykład w kręgach rodzinnych, nie mówię o tej najbliższej rodzinie, bo bez wsparcia partnera to w zasadzie niewiele się może udać, ale często jest tak, że kobiety się wstydzą swoich ambicji i o tym się nie mówi przy stole rodzinnym na niedzielnym obiadku, tylko się mówi o tym, właśnie o tym, że najważniejsza jest rodzina, dzieci i tak dalej. Ja nie mówię, że nie chcę deprecjonować macierzyństwa, czy sama mam trójkę dzieci, ale chowa się ambicje, no to tak, no chowa się je w takie miejsca niewidzialne i się udaje, że ich nie ma, a one jednak gdzieś są i cały czas nurtują. W tym badaniu, o którym wspominałam, Polki 2021, było takie pytanie: najważniejsze wartości. Faktycznie na pierwszym miejscu była rodzina, ale już 40% kobiet deklarowało, że kariera jest dla nich równie ważna. Oczywiście w sytuacji wyboru najpewniej wybierają rodzinę, ale jednak już przynajmniej są w stanie to wyartykułować, chociaż no, ten też rozstrzał pomiędzy tym, co deklarujemy, a co robimy, też był spory. Bardzo bym chciała, żeby w naszej opowieści pojawiła się Aniela. Muszę ci powiedzieć, że przy tym rozdziale najwięcej się wściekałam. Wściekałam się oczywiście nie na Anielę, ale na pewnego pana, manipulanta, no po prostu potwora, bo pomyślałam sobie, że to jest niesamowite, że my kobiety, nawet taka Aniela, która przecież była silna, niezależna, potrafiła walczyć o swoje w sensie artystycznym, nagle kiedy no, trafia ją strzała mora i to jest kompletnie ślepa miłość, to ona w ogóle nie zauważa, co ten mężczyzna z nią robi. Najpierw pokażę Państwu Anielę, córkę Stangreta, to też jest bardzo ważne, która tak naprawdę dzięki... Tak, zniżni jakby społecznie. Tak. Ja, w jaki sposób ona w ogóle się, powiedz Sylwia, dostała do Paryża? No bo rodzice, jej rodzina nie mogła na pewno opłacić takich studiów. Nie. No to jest taka trochę historia kopciuszka, tym bardziej ten przebieg jej kariery i finał jej życia jest gorzki, bo ona naprawdę dostała ogromną szansę od losu. No w realiach XIX-wiecznych, no jeżeli kobieta nie pochodziła przynajmniej z zamożnej rodziny mieszczańskiej, no absolutnie nie miała szans na jakieś wykształcenie, a rzeczywiście Aniela miała ogromne szczęście, bo jej ojciec był Stangretem w rodzinie państwa Pawlikowskich, to oni byli nazywani medyceuszami z Medyki. No to już mówi samo za siebie, prawda? Oni po prostu to byli ludzie wyjątkowi absolutnie, którzy wspierali talenty właśnie w taki sposób bardzo demokratyczny. Jeżeli widzieli potencjał w córce służącej, to po prostu inwestowali w nią pieniądze, chcieli wyedukować i tak dalej. I to spotkało Anielę. Szybko zauważono, że ona ma talent do rysunków i po prostu Pawlikowscy zaczęli, wzięli ją, mówiąc wprost, do siebie, do domu, do dworu. I zaczęli ją edukować. Oczywiście otrzymała taką odpowiednią garderobę, pokoik. No była traktowana przez nich jak córka i zdobyła wykształcenie no jak na koniec XIX wieku naprawdę wymarzone, bo mogła zostać guwernantką, czyli kształciła się w Krakowie. No była świetnie wyedukowana, znała języki, uczyła się grać oczywiście na fortepianie. No to cały jakby ten set umiejętności uzyskała, jaki zapewniał doskonały start młodej kobiecie, no ponieważ tak jej świetnie szło, miała prywatne lekcje rysunku, Pawlikowscy stwierdzili, że trzeba pójść za ciosem, no niech Aniela jedzie do Paryża. Wtedy już dochodziły echa właśnie wielkiej kariery Anny Bilińskiej z Paryża, także już wiedziano, że rzeczywiście kobieta ma tam szansę pokazania
swojego talentu i jakby też ten przykład Bilińskiej promieniował, można powiedzieć, no i ona była wzorem, no taką idolką ówczesną, no młodszych koleżanek, więc Aniela chciała pójść w jej ślady, była na pewno zafascynowana Bilińską i rzeczywiście do tego Paryża pojechała też, no proszę sobie wyobrazić, dziewczyna jakby z ludu, z Galicji, przyjeżdża sama do Paryża, chodzi do szkoły prywatnej, stara się właśnie pokazać coś na salonie paryskim. Dobrze jej szło, w pewnym momencie wróciła do Lwowa, bo tam już zakończyła w Paryżu edukację i miała taki zamiar, żeby we Lwowie otworzyć no, taką profesjonalną pracownię, czyli po prostu utrzymywać się z robienia portretów, pokazywać swoje prace na wystawach i rzeczywiście jej obrazy były zauważone na krakowskim, mimo że była kobietą, no to jednak ona, Boznańska, Dulembianka, Bilińska, no to znaczy Boznańska była jeszcze młodziutka, ale gdzieś tam już się przewijała, została zauważona, no ale wtedy właśnie to się stało, pojawił się ten pan, o którym wspomniałaś. Aniela była taką wielką admiratorką sztuki, to znaczy to też trzeba właśnie patrzeć na te realia, bo to był fin de siècle, koniec wieku, czyli te klimaty młodopolskie, też to takie traktowanie sztuki jako takiego wtajemniczenia, czyli takiej sfery no, pomiędzy duchem a materią. Wtedy artysta był traktowany jako taki właśnie demiurg, no, meteor, jakiś no, człowiek, który posiada wyjątkowe właściwości i potrafi tłumaczyć świat tym maluczkim, którzy nie rozumieją pewnych boskich znaków. No i właśnie taki był Stanisław Przybyszewski. To trzeba powiedzieć, że to była gwiazda pierwszej wielkości. Dzisiaj nawet nie ma takiego pana w polskiej literaturze. Nie chcę żadnego obrazić, ale to była po prostu gwiazda takiego kalibru. Celebryta literacki, jeżeli taką kategorię możemy stworzyć. Tak. To on przyjechał z Berlina do Krakowa, tam objął redakcję Czasu Krakowskiego. No to była postać, o której po prostu już krążyły legendy, mówiono na niego mag. On też oczywiście roztaczał wokół siebie taką aurę osoby takiej wtajemniczonej, właśnie interesował się kabałą, spirytyzmem. No wiedział więcej głównie za sprawą alkoholu, który przyswajał no, w jakichś kosmicznych ilościach. Poszerzał sobie świadomość w ten sposób. Bardzo poszerzał, natomiast rzeczywiście Aniela wychowana była w takim duchu miłości do sztuki. Ona po prostu rzeczywiście no, żyła sztuką i traktowała ją bardzo serio. I jakby tutaj nie oddzielała tej sfery artystycznej od takiej stricte ludzkiej. No po prostu dla niej Przybyszewski to był niemalże Bóg. No Bóg literatury, ale jednocześnie Bóg po prostu mężczyzna. I rzeczywiście no, wpadła, można powiedzieć, jak śliwka w kompot, przepraszam za wyrażenie. No bo Przybyszewski w momencie, kiedy poznaje Anielę, jest w bardzo skomplikowanej sytuacji finansowej. Zresztą on zawsze miał problemy z pieniędzmi, zawsze mu brakowało tych pieniędzy. Ale tak, ma żonę, piękną Skandynawkę Dagny, z którą ma dwójkę dzieci. Jego żona mieszka w Krakowie, taka też trochę niespełniona pianistka, ale taka kobieta, która w zasadzie uosabiała ideał kobiety młodej Polski, taka rzeczywiście oniryczna, poetycka artystka. No i te relacje z Dagny były takie sobie, kiedy on poznał Anielę, ale on się w Anieli wcale nie zakochał, on się zakochał w żonie swojego przyjaciela Jana Kasprowicza. I właśnie żal Jadwiga... mi było tego Jana bardzo, ach, wiesz, pomyślałam sobie, że tak, faktycznie poczciwie. On musiał być taki zmierzczony, bo on taki poczciwiec tak, taki. Poczciwina. No Jadwiga Kasprowiczowa to była taka naprawdę kobieta bardzo, o bardzo silnej osobowości. Ona tych mężczyzn no, trzymała tak mocno pod pantoflem i zdecydowanie jakby ona w związku grała główne skrzypce. No i rzeczywiście Przybyszewski nawiązał romans właśnie z Jadwigą Kasprowiczową. No ale tutaj poznał jednocześnie Anielę w tym samym okresie i okazało się, że Aniela dysponuje niesamowitymi środkami finansowymi, bo Aniela miała pensję, stałą pensję, którą ufundowali jej właśnie państwo pawlikowscy. To była taka no, wysoka na tamte czasy gotówka wypłacana co miesiąc, no, żeby Aniela mogła po prostu swobodnie kontynuować swoją karierę, no i też pod kątem trochę posagu, no pod kątem jakiegoś za mąż pójścia. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tutaj odsyłam do książki, myślę, że to śledzenie tych losów
tych perturbacji z tego związku, bo w pewnym momencie oczywiście Aniela też się stała kochanką Przybyszewskiego i z tego związku urodziła się Stanisława Przybyszewska, przyszła dramatopisarka. Tak. I przepraszam cię, bo ja dopiero dzisiaj dopiero zaczęłam sobie, wiesz co, liczyć i ona faktycznie dość późno, jak na tamte standardy, urodziła dziecko, bo ona miała chyba 37 lat. Tak, ona już była tak, ona już no, zgodnie z ówczesnymi standardami, no, ona była już starą panną. Tak. Oczywiście, no tak to wtedy postrzegano, ale rzeczywiście, no może też dlatego po prostu tak bardzo wsiąkła, przepraszam za wyrażenie, w to macierzyństwo, bo rzeczywiście w tamtych czasach urodzenie dziecka spoza małżeństwa no było takim no drastycznym napiętnowaniem. No nie ma się co oszukiwać, kiedy takie dzieci się rodziły, najczęściej były oddawane gdzieś na wieś, do znajomych. Udawało się, że to po prostu to dziecko zniknęło, że go nie ma. Natomiast Aniela była inna, ona była bardzo zaangażowana w macierzyństwo, kochała Stanisławę niewiarygodną miłością, taką też mądrą miłością, bo rzeczywiście starała się tej córce dać wszystko. Córka nie miała kontaktu z ojcem, była właśnie tym dzieckiem no, spoza legalnego związku, co już ją jakby na starcie w pewien sposób jakby niweczyło też jej różne towarzyskie możliwości społeczne, ale Aniela była wyjątkową matką, o czym Stanisława później wielokrotnie wspominała. Natomiast to zaangażowanie w macierzyństwo sprawiło, że ona po prostu spotkała się z ogromnym ostracyzmem we Lwowie, gdzie pracowała. No po prostu panna z dzieckiem nie mogła obrazu pokazać na wystawie, bo to było tak niemoralne, żeby taka osoba, tak źle prowadząca się jeszcze swoją twórczość propagowała. Tak. Nie, to w ogóle, więc ona rzeczywiście nie miała żadnych zleceń, nie przyjmowano jej obrazów na wystawy. No, żyła z tej pensji, którą ufundowali jej Pawlikowscy, a tymczasem Stanisław cały czas jakby korzystał. On się musiał leczyć, on był zawsze chory, on miał długi, miał problemy. I ta Aniela zawsze mu te pieniądze wysyłała, często kosztem jakby swoich potrzeb, bo sama też miała problemy ze zdrowiem, natomiast wysyłała rzeczywiście Przybyszewskiemu, żeby on mógł się kurować, mógł się leczyć, mógł leczyć swoje chore płuca, a ona też była chora. No niestety tak to wygląda jakby z zewnątrz, kiedy się patrzy na ten związek, no to myślimy, Boże, jak ta kobieta mogła być tak naiwna, ale z drugiej strony może też dlatego ta jej historia jest taka ciekawa, bo ona jest jednak bardziej złożona. Aniela Pająkówna miała świadomość tego, że Przybyszewski jakby niczego nie oferuje w zamian, bierze tylko pieniądze, w ogóle nie uczestniczy w życiu dziecka, nawet będąc w Paryżu, kiedy już Aniela się przeprowadziła ze Lwowa z córką, bo nie mogła wytrzymać tego ostracyzmu, wróciła do Paryża. Przybyszewski, odwiedzając Paryż, w ogóle jakby się nie zainteresował ani dzieckiem, ani nią. To było dla niej bardzo gorzkie. Natomiast ona odmawiała bycia ofiarą. Ona pisała wprost i mówiła to córce, że ona się nie czuje jako ofiara. Ona wiedziała, kim jest Przybyszewski. Dla niej on był bogiem literatury i ona tak naprawdę, inwestując pieniądze, ona inwestowała w sztukę. Ona to tak traktowała, że to był jej wkład osobisty w sztukę wysoką, w którą ona szczerze wierzyła. I jakby troszeczkę wiesz co, ja też jej, wiesz co, w żaden sposób nie oceniam, bo myślę, że każda z nas, jak tutaj jesteśmy, sporo pani z nami, pewnie przypomni sobie takie momenty, kiedy no, analizując jakieś przeszłe związki, rzecz jasna, tak, bo wierzę i życzę wszystkim, żebyśmy były teraz w dobrych związkach, ale też czasami się zastanawiam i dziękuję, że tam na górze ktoś czuwał, że nie wpakowałam się w takie, a nie inne maliny, bo dopiero z perspektywy czasami faktycznie pewne rzeczy widać, a ona była no, po prostu była zakochana. No. Tak, i ciągle liczyła, ciągle czekała, że jednak on po prostu jakby doceni to, co ona ma mu do zaoferowania, zainteresuje się córką, którą rzeczywiście edukowała od najmłodszych lat i ta Stasia była od dzieciństwa bardzo taka rezolutna, wspaniale pisała po francusku, wierszyki składała i tak dalej, więc Aniela cały czas czekała, że Przybyszewski zobaczy, że ma tak cudowną córkę i jakby czeka na niego wspaniała kobieta, podczas gdy Jadwiga Kasprowiczowa mu tam naprawdę zgotowała piekło, prawdziwe piekło, bo w końcu została jego żoną. Zasłużone, wiesz? Tak. I rzeczywiście bardzo cierpiał w tym swoim kolejnym małżeństwie z Jadwigą. No Aniela czekała do pewnego momentu oczywiście, no a później była bardzo chora.
i rzeczywiście to życie w Paryżu, ona też mieszkała na Montparnasse. Natomiast no, naprawdę to były dylematy takie, czy kupić płótno na obraz, czy nakarmić córkę, no po prostu, więc to życie było bardzo ciężkie. Jakby wszystkie środki ona dedykowała, po prostu starała się zapewnić edukację córce i jakby kosztem swojej pracy artystycznej. Cały czas malowała, ale to już nie był ten poziom, ona nie miała tego zdrowia i w końcu po prostu można powiedzieć, że realia ją, no ją pokonały i już z kolejnej choroby płuc nie wyszła. Została pochowana w zbiorowej mogile. Też jest no, strasznie smutne. Zresztą dopiero niedawno, w zeszłym roku, to dzięki tutaj pomocy i takiej pasji researcherskiej, tutaj kolegi po piórze pisarza Roberta Kowalskiego, Robert ustalił w ogóle miejsce pochówku Anieli, bo ono w ogóle nie było znane, to była zbiorowa mogiła, się okazało, że to był cmentarz w Banie pod Paryżem. Znaczy w tej chwili to już jest Paryż, ale wtedy to były okolice podparyskie. Bardzo gorzka historia, ale no myślę, że fascynująca. Też chciałam troszeczkę przybliżyć Anielę właśnie jako artystkę, żeby już przestała być tylko tą kochanką Przybyszewskiego albo matką Stanisławy, dramatopisarki, bo o Stanisławie ostatnio też coraz więcej słychać. Wiem, że jest przygotowywana jakaś biografia, ale Aniela zasługuje na to, żeby popatrzeć na nią jak na artystkę. No niestety wiele jej prac spłonęło w Powstaniu Warszawskim. To jest ten wielki ból, że wiele obrazów po prostu się nie zachowało do dzisiejszych czasów, ale troszeczkę jest, więc mam nadzieję, że będzie możliwość obejrzenia ich w niedługim czasie. Sylwia, te twoje bohaterki są takie kruchosilne, bo jest w nich i siła, i słabość. Są te rysy, są takie momenty nieoczekiwane, których byśmy się po nich nie spodziewali. Ja jeszcze na chwilę tylko wrócę do tego Stanisława Przybyszewskiego, którego naprawdę bardzo nie lubię po tej książce, bo on się non-stop ścieli u stóp, pisze do niej listy, kiedy się w zasadzie przymila jak do tego bankomatu chodzącego wręcz, ale potrafi być na tyle bezczelny, że kiedy mu brakuje pieniędzy na przykład na pobyt żony i dzieci w Zakopanem, to pisze wprost i nawet taka fraza się pojawia w liście, tylko śpiesz się, dziś już na papierosa nawet nie mam. Ale oczywiście, kiedy ona spełnia jego prośby, to jest najdroższą Nelly, słodkim Nelutkiem. No a to zdanie, to po prostu, ja już to cytowałam w zapowiedzi dzisiejszego spotkania. Widzisz, Anielko, nacierpiałaś się strasznie przeze mnie, ale pomyśl, byłabyś zwiędła, sama jedna zeszła, przyszedłem i dałem ci dziecko. Prawda? Więc nawet dar wybawca, zbawca, po prostu mag, faktycznie. Więc to, że pani Kasprowiczowa zgotowała mu piekło, to myślę, że akurat to było zasłużone. Tak, bardzo zapłacił. Tak. Więc tutaj taka, widzisz, solidarność kobieca w bardzo okrętny sposób, ale jednak zadziałała. To powiedzmy jeszcze kilka słów o Meli Muter. Powiem ci, że myślę, że Mela Muter też dzisiaj może być bliska bardzo wielu kobietom, szczególnie tym, które w tej naszej instagramowej rzeczywistości mają codziennie takie wrażenie, że no nie doskakują do poprzeczki, która jest bardzo wysoko zawieszona. Ja przyznaję, że kiedy widzę na Instagramie kobiety, które po kilka dni po urodzeniu dziecka wracają do pracy, są już w szpilkach, świetnie zrobione, dom jest czysty. Tak, płaski brzuch, to po prostu wyobrażam sobie kobietę, która no, czuje się strasznie chwilowo w swoim ciele, jest po prostu strasznie zmęczona, nie śpi i się zastanawia, jak to jest możliwe, czy to jest jakiś równoległy świat. I tutaj, gdyby Mela Muter żyła dzisiaj, to myślę, że właśnie pokazywałaby macierzyństwo prawdziwe, a nie to, w które mamy uwierzyć. Tak, no ona to robiła i to robiła to jakby w latach 20., w latach 30., kiedy nawet jeszcze przed I wojną światową, kiedy tak naprawdę wizerunek kobiety, znaczy kobieta pokazywana w jakimś dezabilu, częściowo naga, czy jakby przyłapana w takich chwilach intymnych, kiedy powiedzmy jest sama ze sobą, to była rzadkość. Znaczy to też był ten ogromny wkład, jaki wniosły kobiety w historię sztuki, o czym mówi się dopiero od niedawna, kiedy też ta feministyczna historia sztuki zaczyna się rozwijać, ale prawda jest taka, że kiedy pomyślimy o kobietach nagich, malowanych przez mężczyzn, one są oczywiście przepiękne, to są te wszystkie piękne Wenus, jakieś starożytne księżniczki, czy cudowne modelki. Natomiast one były wszystkie przedstawiane jako obiekty seksualne, no bo no jednak ta projekcja, oko mężczyzny widzi w kobiecie
jednak obiekt seksualny i też pokazuje jej ciało w określony sposób. Natomiast to, co zrobiły właśnie kobiety malarki na początku XX wieku, one zaczęły malować kobiety, no patrząc na ciało kobiece zupełnie inaczej. Wtedy też ta świadomość kobiecego ciała bardzo zaczęła się rozwijać i kobiety pokazały prawdę, to znaczy przestały właśnie to ciało z jednej strony upiększać w sztuczny sposób, jakoś przedstawiać jako jakiś męski fantazmat, z drugiej strony były tak odważne, że no począwszy od 1906 roku, bo mówi się, że wtedy powstał pierwszy autoportret nagi, to Paula Modersohn Becker to zrobiła, zresztą na Montparnasse oczywiście, bo tam się wszystko działo na Montparnasse. Ona pierwsza namalowała siebie nago i to nie była to tak zwana piękna wizja. One po prostu miały naprawdę wielką odwagę spojrzeć na siebie w sposób taki realistyczny, taki, który no dzisiaj naprawdę rzadko obserwujemy na tym wspomnianym Instagramie. Ja tylko tutaj pokażę dla przykładu, bo sobie przygotowałam, właśnie mówiłaś o macierzyństwie, ale kobiece ciało, tak. Proszę, to jest obraz Meli Mutter. Państwo tego dobrze nie zobaczycie, no bo no nie ma takiej możliwości, ale no proszę zobaczyć, jak jest pokazane to ciało. To było lata 20. Dzisiaj mówimy o ciało pozytywności. Naprawdę zachęcam do popatrzenia na obrazy Mutter. To jest ciało pozytywność jakby totalna, absolutna. I malowała kobiety z taką wielką empatią, czułością. Spójrzmy na, no tutaj może niewiele widać, ale może troszeczkę chociaż. Jak wygląda ta pani? To jest obraz macierzyństwa. Ona jest udręczona, po prostu jest zmęczona. Prawda? Tak. To jest drastyczny obraz macierzyństwa, ale Mela Mutter się tego nie bała. Zresztą w ogóle motyw macierzyństwa był takim wiodącym motywem, który ona przez całe życie praktycznie pokazywała. Sama była matką, miała syna, który no zmarł w młodym wieku, znaczy był młodym mężczyzną, zmarł w takich niewyjaśnionych, tragicznych okolicznościach. Tutaj oczywiście odsyłam do książki, ale no nie wiadomo tak naprawdę dlaczego. Natomiast rzeczywiście ten Mela Mutter jako matka potrafiła pokazać całą złożoność macierzyństwa i też to, że to jest bardzo skomplikowana relacja, która wiąże kobietę z dzieckiem, ale w ogóle kobieta jako matka to nie jest jakby, nie jest kimś, kogo otacza jakaś aura idylli, to nie jest matka z dzieciątkiem, to nie jest po prostu bajka. Potrafiła naprawdę w bardzo, bardzo realistyczny i bardzo mocny sposób pokazać wszystkie odcienie macierzyństwa i ogromną czułość i takie potworne zmęczenie. I też taką rezygnację, bo bardzo często na twarzach tych modelek, takich bezimiennych, to też trzeba zaznaczyć, że to nie są kobiety, to nie są portrety pani X, tylko to tymi modelkami były często jakieś służące, jakieś kobiety, które po prostu Mela Mutter spotykała na swojej drodze, ona często podróżowała, więc po prostu tam szukała modeli w jakichś zajazdach, w których się zatrzymywała, czy były kelnerki, jakieś kucharki. I rzeczywiście potrafiła przekazać coś niezwykle istotnego. Dla mnie te obrazy są bardzo nowoczesne i kiedy dzisiaj na nie patrzę, ja naprawdę odnajduję tą szczerość i tą taką właśnie to podejście takie empatyczne, to którym dzisiaj dużo mówimy, że my kobiety powinniśmy być dla siebie jednak troszeczkę mniej surowe, prawda? Powinniśmy się wspierać i raczej i zdecydowanie pomagać, nie konkurować, nie rywalizować, a już broń Boże o mężczyznę, bo to jest jednak dla nas nieco uwłaczające, ale to posiostrzenie, siostrzeństwo, to się dzisiaj różnie o tym mówi. Ja to odnajduję w obrazach Meli Mutter i tą ogromną empatię, którą ona miała dla osób pokrzywdzonych, chorych. Tak ładnie właśnie powiedziałaś we wstępie w tym nagraniu dzisiejszym, że ona naprawdę miała niezwykle umiała pokazać osoby, które no, żyły na marginesie i które nie interesowały malarzy otrzymujących intratne zlecenia, a trzeba powiedzieć, że Mela Mutter była w pewnym okresie czasu, w latach 20. była bardzo wziętą portrecistką, naprawdę sławną. Takich elit intelektualnych, prawda? Tak, paryskich, wśród kompozytorów, między innymi malowała Ravela, pisarzy,
polityków przeróżnych, ambasadorów, profesorów, więc ona naprawdę była, jakby kolejka tych prominentnych mężczyzn z tak zwanymi nazwiskami była bardzo długa, ale Mela Mutter oprócz malowania portretów tych takich mężczyzn, którzy coś znaczyli, powiedzmy, na arenie jakiejś, no, w paryskiej scenie intelektualnej, ona zawsze malowała właśnie też tych ludzi, no, którym nie poświęcano specjalnie uwagi, takich chorych, biednych, żebraków, uwielbiała żebraków malować. Zawsze znajdowała jakąś więź z tymi pokrzywdzonymi i tak było do końca życia. Ona była bardzo wierna swoim takim, no, socjalistycznym jednak ideałom do końca, a żyła 91 lat. Tak, bardzo długowieczna osoba. Wiesz co, teraz sobie też pomyślałam o tym, piszesz zresztą o tym bardzo dokładnie w książce, że jej współcześni postrzegali ją jako piękną kobietę, bo faktycznie taka była. Tak. I jakoś nie mieściło im się w głowie, że ktoś tak piękny może być zainteresowany właśnie ludźmi z takim pokiereszowanym życiorysem. Tak. I to było dla mnie wyjątkowe, że ona jakby dawała godność tym ludziom, którzy się pojawiali na obrazach, tak jakby chciała powiedzieć, że każdy ma ciekawą historię do opowiedzenia i żeby wyjść poza tę okładkę, poza tę zewnętrzność, tylko zobaczyć, co człowiek ma w środku, i to jest dla mnie naprawdę w niej wyjątkowe. Dokładnie. Tak, i każdy zasługuje na uwagę i na poświęcenie mu obrazu. Natomiast to, tak jak mówisz, no rzeczywiście za nią się ciągnęła przez bardzo wiele lat taka. Znaczy, ciągle się zmagała z takim właśnie, z takimi komentarzami typu, ale jak może taka piękna kobieta malować tak brzydkie obrazy, bo rzeczywiście to jakby zestawienie jej bardzo takiego szczerego, często szorstkiego malarstwa, bo ona nikogo nie upiększała, łącznie ze sobą. Kiedy się spojrzy na jej fotografie i na jej autoportrety z lat 20., no to naprawdę aż trudno się, no trudno to zrozumieć, czemu siebie z taką surowością przedstawiła, bo była bardzo, bardzo piękną kobietą. I rzeczywiście ciągle jakby spotykała się z takim stwierdzeniem i krytyków, ale nawet osób, które przychodziły do niej zrobić wywiad, że no jak taka piękna dama, dystyngowana, może malować brzydkich ludzi, i to ją strasznie denerwowało oczywiście. Natomiast ten kontrast dla tych patrzących z zewnątrz był tak olbrzymi, że bardzo często w recenzjach wystaw pisano, że po prostu Mela Mutter lubuje się w brzydocie, jakby czyniąc jej z tego zarzut, bo uważano, że ona się powinna ograniczyć do takiego piękna rozumianego w sposób jednak bardzo dosłowny, bardzo sztampowy. Natomiast ona zdecydowanie wykraczała poza te schematy, poza ten kanon takiego piękna, no bardzo, bardzo łatwo przyswajalnego, ale ona proponowała malarstwo szczere i bardzo prawdziwe, bardzo emocjonalne. Zresztą ona była bardzo taką też ognistą osobą wewnętrznie, miała ogromny temperament, zawsze poszukiwała tego ognia takiego, i to w mężczyznach, i też jakby w życiu, jakiejś idei, czegoś, co ją po prostu poniesie, w co ona uwierzy i za co będzie walczyć. I tacy byli też mężczyźni, których ona kochała, może z wyjątkiem trochę męża niestety. Mąż niestety, ten temperament jego okazał się w zderzeniu z Melą no jednak trochę za słaby, ale no właśnie jej partnerzy, czy Staff, Leopold Staff, poeta, czy Raymond Lefebvre, to był taki polityk, no wówczas komunistyczny, bardzo, bardzo taki ognisty mężczyzna, który zginął tragicznie. No to są ciekawe, no i jej też historia, no to nie był romans, ale wielka taka zażyłość z poetą Rainerem Marią Rilke. To były też, no to jakby świadczy o jej, o tym, jaką była osobą, absolutnie niezwykłą, jak dla mnie. Dla mnie też. Pani Ada pyta, czy będzie szansa na spotkanie autorskie i tym samym szansa na autograf, to od razu możemy zaprosić na Big Book Festival, bo też się spotkamy 26 czerwca. Tak. Więc proszę śledzić stronę Big Book Festiwalu, tam wszelkie szczegóły. Ja też zdradzę, że planujemy z Sylwią sierpień w Ogrodzie Broniewskiego, więc będzie szansa, jeżeli ktoś oczywiście będzie wtedy w Warszawie. Tak. Kolejne pytania oczywiście są jak najbardziej mile widziane. Ja jeszcze powiem Państwu, że ja dzisiaj też dla Państwa będę miała książkę i nawet dzisiaj po raz pierwszy przy okazji spotkania z Sylwią odpalimy taką magiczną maszynę losującą i teraz wszyscy, którzy mają ochotę wziąć udział w konkursie,
w komentarzach są proszeni o to, żeby napisali hashtag Montparnasse. Od razu Państwu pokazuję, jeżeli ktoś na co dzień... O, widzę, że tutaj nawet mam asystenta, który jest ze ścianą, który mi tu sam wszystko uruchamia, więc jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w konkursie, to poproszę o taki wpis Montparnasse, oczywiście znak hashtagu wcześniej, i pod koniec naszego spotkania uruchomimy maszynę losującą i spośród tych, którzy taki wpis tutaj zamieszczą w komentarzach, zostanie wylosowana książka, więc jeżeli ktoś z Państwa chce dać losowi szansę, to proszę wpisywać. A ja teraz bym chciała się jeszcze na chwilę przenieść w sensie takim dosłownym do willi Meli Mutter, bo w ogóle już sama elewacja, to w jaki sposób ona wyglądała, była niezwykła. Pokażę Państwu na zdjęciu, żeby tak za bardzo nie uruchamiać tylko i wyłącznie wyobraźni. Wygląda pięknie. Ja przyznam, że z przyjemnością bym w takim budynku zamieszkała, ale musimy też chyba Sylwia powiedzieć, że to był taki dom, który przysporzył Meli Mutter sporo problemów, prawda? Tak, tak. No, w latach 20., pod koniec lat 20., kiedy artyści rzeczywiście, to były takie złote czasy Montparnasse i artyści wreszcie zaczęli zarabiać jakoś godziwie, no wówczas takim w zasadzie jakby elementem, który świadczył o odniesionym sukcesie, to był własny dom w Paryżu. I rzeczywiście, no kto tylko mógł się pokazać w tym paryskim światku, to taki dom sobie fundował. Oczywiście to były spore pieniądze. Ten dom musiał być też zaprojektowany przez najbardziej znanego i rozchwytywanego projektanta. No, taki dom też sobie sprawiła Tamara Łempicka. Miała takie niesamowite po prostu kilkupoziomowy apartament. No i Mela Mutter była naprawdę tak rozrywaną portrecistką, tak rozchwytywaną, że zamówiła sobie projekt domu u Augusta Perreta. To był naprawdę wówczas taki topowy po prostu architekt. No i ten dom, który Perret dla niej stworzył, to była taka modernistyczna willa o takiej kubaturze bardzo, bardzo nowoczesnej. I Mela Mutter, no i znajdował się oczywiście na Montparnasse, przy wejście jest od bulwaru Raspail, jest taki troszeczkę, taki można powiedzieć impas odgradzający uliczkę od bulwaru Raspail, no i wchodzi się w ten impas i tam jest dosłownie kilka domków i między innymi ten Meli Mutter. Muszę powiedzieć, że to zdjęcie akurat zrobiłam jeszcze przed pandemią, było mi bardzo ciężko sforsować właśnie drzwi metalowe, które odgradzają ten impas, o którym mówię, od bulwaru Raspail, bo po prostu byłam tam trzykrotnie, dzwoniłam domofonem, żywej duszy nie było, nie byłam w stanie zlokalizować administratora tego budynku. Na szczęście jakiś miły goniec mnie kiedyś tam wpuścił i udało mi się chociaż to podwórko obejrzeć. Ta willa była rzeczywiście takim na owe czasy, po prostu była emanacją sukcesu, bogactwa i czymś bardzo prestiżowym. Mela Mutter też sobie zrobiła taką sesję, taką wizerunkową, która się ukazała w piśmie Bravo, no tak się to pismo nazywało. Na fotografiach było widać właśnie ją w takich bardzo dużych, przepastnych wnętrzach. Ona ubrana zgodnie z najnowszą modą, tu trzyma paletę, maluje. Mela w ogródku, w takim też urządzonym bardzo minimalistycznie, no jakby kwintesencja mody, stylu, elegancji. Ona tam udzielała też swoich prywatnych lekcji, rysunku, można było wziąć sobie lekcję Meli Mutter. No i początkowo wszystko wyglądało cudownie, tylko że niestety nadszedł ten wielki kryzys nieszczęsny, który pogrążył świat w zapaści finansowej, a niestety artyści paryscy bardzo, bardzo... zostali bardzo mocno dotknięci tym kryzysem finansowym, bo po prostu Amerykanie, którzy głównie kupowali sztukę w Paryżu, no nie mieli już pieniędzy, byli sami w trudnej sytuacji finansowej i ten rynek sztuki się załamał. I w momencie tego załamania, no Mela była jedną z tych artystek, które też ucierpiały, po prostu skończyły się intratne zamówienia i ona była zmuszona ten dom wynająć po prostu, żeby móc żyć, bo no nie było jej stać na spłacanie kredytu i na utrzymywanie tego domu. No i niestety... Słuchaj, musimy się zatrzymać, tak, powiemy tylko, tak, że był kłopotliwy lokator, wynajmujący, był, żeby nie powiedzieć wszystkiego. Był taki malarz, przedstawiciel, to się mówi na to art brut, taka sztuka brutalistyczna, pan się nazywał Dubuffet
i pan Dubuffet po prostu w momencie, kiedy Mela Mutter musiała się ukrywać w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, bo miała żydowskie pochodzenie i jakby w Paryżu nie była bezpieczna, no ten malarz tak się po prostu zakorzenił w jej willi jako najemca początkowo, po prostu poczuł się tak doskonale u siebie, że nie chciał jej tej willi zwrócić. I już po II wojnie światowej no doszło do procesu sądowego, który ciągnął się latami, bo Mutter też nie miała po prostu środków finansowych na obsługę prawną. Wygadałaś się. Wygadałam się, przepraszam. Ale w sumie się nie wygadałam, bo właśnie, bo nie powiedziałam, jak to się skończyło. Jak się skończył proces. Więc jak się skończył proces i jak, no to jakby państwo sami muszą przeczytać, czy Mela odzyskała ten dom, czy nie. A co się stało z tym domem, co się dzieje z nim dzisiaj, to tutaj mogę odesłać na mój profil Polki na Montparnasse, który prowadzę na Facebooku, bo parę dni temu zamieściłam zdjęcia tej willi, ona się teraz nazywa Willa Mela Mutter i możecie sobie państwo zobaczyć, jak ona wygląda dzisiaj, no jest naprawdę bardzo efektowna. Szkoda, że państwo polskie nie chce kupić na przykład tej willi i urządzić muzeum École de Paris, byłoby cudownie, prawda? Wiesz, była kobietą. A wiesz, jaki jest pogląd współczesnego rządu na pozycję kobiet? Też nie powinny się za bardzo wychylać, tak? Zdecydowanie. Ale dobrze, nie będziemy sobie zatruwać tutaj, wiesz, wieczoru politykom na pewno. Drobna szpileczka wystarczy. Ja bym się zajęła też obyczajowością, słuchaj. Dla mnie to jest bardzo ciekawy wątek twojej książki, bo dzisiaj Paryż kojarzy nam się z wolnością, z otwartością. A ty teleportujesz nas do roku 1892, gdzie minister spraw wewnętrznych Francji wydaje zarządzenie, w którym zakazuje noszenia męskiego stroju przez kobiety. Ubiór taki jest dozwolony tylko przy uprawianiu sportu rowerowego. Piszesz też o malarce, która musi wręcz prosić o zgodę, żeby w męskim stroju udać się w bardzo konkretne miejsce, żeby po prostu wygodniej malować. Te obwarowania dotyczące prawda, stroju były koszmarne. No koszmarne, zresztą jakby przepisy to jest jedna sprawa, ale druga to jednak te normy obyczajowe, które obowiązywały i one były zupełnie inne w stosunku do kobiet niż w stosunku do mężczyzn, bo no panowie artyści na Montparnasse no naprawdę no nie mieli oczywiście pieniędzy, ale pozwalali sobie na bardzo niedbały strój. No już wspomnę tutaj Chaima Soutina, który po prostu wyglądał jak jakiś niedomyty za przeproszeniem robotnik, który nie zmienia stroju przez wiele tygodni. Picasso też chodził w roboczych kombinezonach, to była też taka maniera artystyczna poniekąd, ale Kiesling w podartych, za przeproszeniem, portkach na tylnym siedzeniu się fotografował, a kobieta nie mogła sobie absolutnie na coś takiego pozwolić. Kobieta musiała być postrzegana jako taka porządna mieszczanka. To jest też niesamowite, że na przykład Irena Renault, o której mówiłyśmy, w momencie, kiedy się ubiegała o naturalizację, o francuskie obywatelstwo, ona składała dokumenty w odpowiednich urzędach. Ja na przykład dotarłam do tych akt sprawy i tam była notatka odręczna jakiegoś pana, który na policji rozmawiał z Renault, i który stwierdził, że jednak nie jest prostytutką, bo wygląda całkiem porządnie. Czyli jakby kiedy przychodziła artystka, która no zarabiała niewiele, bo rzeczywiście one musiały tam swoje też dochody ujawnić, akurat wtedy Renault borykała się z problemami finansowymi, więc jakby samotna kobieta, bo Renault nie była mężatką, no jakby była klasyfikowana jako taka pani współświadka, jakaś utrzymanka, no taka moralnie podejrzana, no ale to, że przyszła ubrana, jak to się ten pan wyraził, porządnie, no to ją od razu jakby już klasyfikowało jako tą taką, także strój we Francji zawsze był bardzo ważny, mówi się, no znaczy do dzisiaj jest bardzo kluczowy i w różnych zawodach oczywiście są pewne kanony, które trzeba spełniać, natomiast no, mogę też powiedzieć o Kiki de Montparnasse, taka wielka gwiazda, modelka słynna, która była uznana za królową Montparnasse w latach 20. Ona w swoich pamiętnikach wspominała, że nie mogła wejść do kawiarni bez kapelusza. I bardzo cierpiała, strasznie chciała wejść do kawiarni, to był 1920 rok, bardzo chciała być z kolegami malarzami, bo tam siedzieli jej po prostu znajomi, którym ona pozowała do portretu. Natomiast ona nie mogła wejść, nie miała kapelusza, bo jej nie było na to stać. I dopiero jakaś koleżanka pożyczyła jej swój taki jakiś dziwaczny kapelusz i dopiero wtedy szczęśliwa Kiki de Montparnasse mogła po prostu wejść do środka. No to są rzeczy niesłychane, ale rzeczywiście
kobieta po prostu musiała się bardzo pilnować, bo jeżeli na przykład nadużywała alkoholu, co w przypadku panów no było normalne, tak? Oni się tam pili naprawdę no, dzień w dzień i wielu też jakby zatraciło się w tym nałogu, ale wielu piło, natomiast kobieta sobie absolutnie nie mogła na to pozwolić. Nawet to przesiadywanie w kawiarni, takie typowe dla artystów, to też jakby no, trzeba było to robić bardzo ostrożnie, czyli być w odpowiednim towarzystwie, nie pozwalać sobie na właśnie niedbały strój, nie folgować z alkoholem, bo to od razu naznaczało kobietę jako taką frywolną trzpiotkę i nie traktowano ich po prostu poważnie jako artystki, a one chciały być bardzo mocno, znaczy ich głównym celem to było to, żeby ktoś je, żeby w ogóle świat traktował je jako prawdziwe artystki. Musiały no, przez to no, prowadzić też życie dużo takie bardziej stonowane i takie jednak grzeczniejsze niż panowie. Oczywiście dopóki nie pojawiła się Tamara Łempicka, bo ona trochę namieszała, ale... Oj, namieszała, to jest ona się inna też pojawia. To drodzy Państwo, przerwa teraz na losowanie. Zobaczymy, czy nasza maszyna losująca wystartuje. Widzę, że 55 osób zdecydowało się dać losowi szansę. Pozostali się zagapili, bo jest tutaj z nami znacznie więcej, ale... Ci, którzy zareagowali, bardzo proszę, widzę, że jeszcze niektórzy tutaj z ostatniej szansy korzystają, więc słuchajcie, jeszcze 30 sekund dla spóźnialskich, kto ma ochotę wziąć udział w losowaniu, wpisujemy hashtag Montparnasse. O, widzę, że kolejne osoby również jeszcze z YouTube'a tutaj dołączają. A ja teraz, Sylwia, zanim uruchomimy maszynę losującą, powiem, że za chwilę skupimy się na tobie, bo przez karty twojej książki przemykają mężczyźni. Ja się na chwilę zatrzymałam przy Paulu Gauguin, który porzucił przecież pracę, w zasadzie powinnam chyba odmienić, powiedz mi teraz, czy po francusku, jak teraz to odmienić? Gauguin, możemy go odmieniać, tak, jakby w polskim języku to jest już ugruntowane, tak. Prawda? Więc tak. Zatrzymałam się przy nim, ponieważ on porzucił pracę bankiera i zajął się malarstwem. Jeżeli chodzi o współczesnych, to na przykład pracę w bankowości zostawił Jakub Małecki i zaczął pisać. Też Kubę zawsze pozdrawiamy, bo też bardzo cenię to, co tworzy. Pozdrawiamy. Więc za chwilę się zapytam, jak to było z tobą, że świat prawniczy zostawiłaś, bo przecież to są twoje korzenie. Nie? Bardzo się cieszę, bo myślę, że jesteś takim przykładem osoby, która szczęśliwie dla nas, czytelników, rozpoznała swoją misję i poszła za głosem serca, więc teraz za chwilę będzie odpowiedź na to pytanie, jak było u Sylwii, a teraz uruchamiamy już, asystencie mój drogi, który jesteś za ścianą, maszynę losującą, mam nadzieję, że wszystko zadziała. Proszę bardzo. Ale mamy bajer taki. Pełen profesjonalizm. Naprawdę. Nie wiem, ile trwa takie losowanie, ale zaraz zobaczymy. Kiedy zostanie. O, jest! Gratuluję. The winner is Ilona Krystyna. I tutaj nazwisko nam zniknęło, ale zaraz się oczywiście odnajdziemy. Zresztą nazwiska w sumie nawet nie powinnam za bardzo tutaj podawać, bo RODO. Więc poproszę panią Ilonę Krystynę o maila z adresem i z numerem telefonu dla kuriera. Rozmawiam, bo lubię, @gmail.com. Bardzo się cieszę, że maszyna losująca zadziałała, a skoro tak, to będziemy częściej uskuteczniać tego rodzaju konkursy. I ja jestem też zwolniona z odpowiedzialności, z wybierania, do kogo trafi, tylko tutaj los faktycznie daje odpowiedź. A teraz daję odpowiedź mi, Sylwia, jak było z tobą? Kiedy stwierdziłaś, że nie da się połączyć w 100% bycia prawnikiem i gdzieś na boku pisania i postawiłaś wszystko na jedną kartę? No tak, no to był proces, który trwał, tak? To się nie odbyło w przeciągu jednego roku. Ja wydałam najpierw no prawie no 4 książki, zanim zdecydowałam się już rzucić tymi przysłowiowymi papierami, co nie odbyło się bez jakichś tam komplikacji, bo ja pracowałam w takiej no, dużej pomarańczowej korporacji, która jak się okazało w swoim statucie miała też usługi wydawnicze, mimo że zajmuje się zupełnie inną branżą i okazało się, że kiedy pracodawca się dowiedział, że ja chcę odejść i chciałam też skorzystać z takiego programu no, zwolnień dobrowolnych, no to się okazało, że mogę zostać wyrzucona, bo po prostu napisałam książki bez zgody pracodawcy. Więc to była taka dosyć karkołomna przygoda z HR-em, która trwała i generalnie było z tym naprawdę sporo problemów i też dla mnie takich trochę ambicjonalnych, bo
jakby funkcjonowałam w środowisku biznesowym i muszę powiedzieć, że no spotkałam się z takim dużym lekceważeniem i takim ostracyzmem, kiedy mówiłam właśnie, że chcę odejść z pracy, bo chcę pisać książki, tak patrzyli na mnie jak na taką, ale albo zobacz, na przygłupią. Czy to się znowu nie powtarza sytuacja, że masz inną ambicję niż wszyscy zgaśmy znaczy wiadomo, ją, że, bo ona się odważyła. Znaczy moimi szefami byli oczywiście panowie, no i jeden to mnie potraktował jak jakąś idiotkę niemalże, a drugi był przekonany, że odchodzę do konkurencji. W ogóle jakby absolutnie nie uwierzył, że ja rzeczywiście wymyśliłam sobie coś tak idiotycznego, żeby rzucić pracę w dużej korporacji i pisać książki. Także pozdrawiam tych panów teraz serdecznie, dwóch takich, tak, jeden jeszcze tam pracuje. W każdym razie wiele osób mi bardzo kibicowało i miałam taki naprawdę duży support ze strony zwłaszcza koleżanek, które często im powtarzały, że no naprawdę po co ty tu siedzisz. I oczywiście ja w momencie, kiedy już byłam bardzo zaangażowana w pisanie książek, no też czułam się nie w porządku w pewnym sensie, bo głowę miałam absolutnie już zajętą czym innym i ta praca już po prostu nie byłam tak zaangażowana jak powinnam, więc wiedziałam, że muszę odejść, bo też chciałam być po prostu uczciwa. No i w końcu się udało, co też tak naprawdę jest zasługą mojego męża, no nie ma się co oszukiwać, bo gdyby nie to, że on jednak pogodził się z tą myślą, że jednak ja nie chcę już pracować w zawodzie i postanowił wesprzeć te moje starania i musieliśmy też przekalkulować wszystko i się zastanowić, czy na to nas stać i tak dalej, no to rzeczywiście no, ogromnie mnie wsparł i cieszę się, że to zrobiłam, aczkolwiek to wcale nie było proste i okupione wieloma bezsennymi nocami, no, tak jak mówiłam, mamy trójkę dzieci, mamy kredyt, to naprawdę nie była łatwa decyzja. Zdaję sobie sprawę, ale są za to nagrody i mało tego, że ty dostajesz nagrody, to czytelnicy, ja ci jestem bardzo wdzięczna za tę decyzję, bo coraz częściej, kiedy poznaję takie osoby, które mają odwagę przynajmniej spróbować, bo ja uważam, że czasami się nawet może nie udać i warto sobie dać pozwolenie, że zawsze można wrócić do korporacji i nie, że te drzwi nie są raz na zawsze zamknięte, bo też bardzo cenię osoby, które tam pracują i odnajdują się i ta praca jest dla nich satysfakcjonująca, mają potem swój czas poza pracą, ale jeżeli coś nas mocniej pociąga, to ja naprawdę tutaj mam wielki szacunek do tych, którzy posłuchali tego głosu, odważyli się, nawet jeżeli się potknęli i wrócili, to u mnie mają co najmniej 10 punktów za to, że spróbowali. Nie, masz rację, ja też tak właśnie uważam, że też nie wolno się tak znowu nie wolno też z taką ogromną determinacją, znaczy zero-jedynkowo do tego podchodzić. Tak. Właśnie tak jak mówisz, trzeba spróbować, tak? Jakby zobaczyć, oczywiście podejść do tego wszystkiego racjonalnie, nie podejmować gwałtownych decyzji, ale wiem, że bardzo dużo osób się z takimi jakby pragnieniami boryka i wiem, bo dostaję takie sygnały od wielu, wielu koleżanek, które też mówią, że planują, że chciałyby, że no ale wiadomo, że temu towarzyszy zawsze strach i lęk i też potem obawa, a jeżeli się nie uda, to co powiedzą inni. Ale właśnie, jeśli człowiek nie spróbuje, nawet nie zrobi tego kroku w tym kierunku, to będzie żałował, a w pewnym momencie już przychodzi taki punkt, kiedy jest już po prostu za późno, żeby próbować, bo te siły życiowe jednak z biegiem lat troszeczkę wyparowują i człowiek się gmatwa w różne relacje, przychodzą na świat dzieci, czy nawet wnuki, czy nie wiem, trzeba się zaopiekować chorymi rodzicami i życie się tylko komplikuje, nic się nie upraszcza, więc naprawdę warto, jakby jeżeli mogę tutaj kogoś wesprzeć, ktoś jest w takim momencie życiowym, to trzymam kciuki i rzeczywiście no jestem za tym, żeby spróbować. Ja też trzymam bardzo mocno kciuki za Państwa i teraz się też uśmiecham, bo sobie pomyślałam, że oczywiście bardzo cenię i bardzo lubiłam swój czas radiowy.
Zresztą radio kocham miłością największą, jeżeli chodzi o wszystkie media. Natomiast dałam sobie sprawę teraz, Sylwia, że gdybym była w radiu, to format by nie przewidywał tak długiej rozmowy. Miałabym dla ciebie 3 minuty, 4, tak, kilka tak, wejść i w zasadzie zdążyłabym cię przedstawić i musiałybyśmy się pożegnać, więc też sobie jestem dzisiaj wdzięczna za odwagę, że spróbowałam i jest mi dobrze z tą wolnością, aczkolwiek za radiem też czasami tęsknię i nie wykluczam, że kiedyś będzie można wrócić, więc polecamy Państwu odwagę. Bardzo, bardzo w ogóle lubię naszych widzów, rozmawiam, bo lubię, bo tutaj mnie Państwo rozbrajają, gratulując Pani Ilonie, nie ma żadnej zazdrości, tylko jest tutaj pochwała maszyny losującej i gratulacje od Państwa, za to też bardzo dziękuję. Dziękuję Ci też, Sylwia, za taki fragment, kiedy zacytowałaś Wisławę Szymborską, bo on mi się jakoś wydał bardzo bliski, myślę, że nie tylko mnie, ale wielu osobom, które zdają sobie sprawę z tego, że czasami znają tak wielu ludzi, że z jednej strony to jest dar, a z drugiej łapią się na tym, że już nie są w stanie poświęcić tym wszystkim ludziom tyle czasu, na ile oni zasługują. I że te relacje stają się trochę takie naskórkowe i powierzchowne. I jest taki fragment, kiedy Sława Szymborska, pisząc recenzję na temat książki Alicji Halickiej, wczoraj napisała coś takiego. Halicka, jak to się mówi, znała wszystkich. Ale znać wszystkich to trochę za dużo, żeby znać kogokolwiek dobrze. Energii i czasu już po prostu nie starcza. No mistrzostwo Wisławy Szymborskiej, prawda? Tak, tak, tak. Recenzja z lat 70., tak, tłumaczenia wspomnień Halickiej, która właśnie ukryła tą prawdziwą siebie za fasadą takich właśnie chwalenia się koneksjami, kogo to ona nie znała, gdzie ona nie była, jak jej życie było fantastyczne, podczas gdy tak naprawdę była skrajnie samotna i rzeczywiście... Myślę, że teraz w tym okresie, tym pandemicznym, no wiele osób się też o tym przekonało, prawda, że te więzi prawdziwe są, to są inne więzi niż te, o których czasami myślimy, więc warto czasami zweryfikować pewne znajomości, kontakty. To prawda. Ja bym jeszcze chciała, za chwilę będą pytania od Państwa, bo już tutaj je rejestruję. Jeżeli ktoś ma jeszcze, to proszę śmiało. Myślę, że nawet te spotkania online chyba nawet z większą łatwością można te pytania zadawać. Ja sama przyznaję, że kiedy jestem w roli widowni, mam wziąć do ręki mikrofon, to trochę się sama wstydzę, więc rozumiem Państwa, że tak publicznie czasem jest trudno, ale tutaj jak widzę bardzo wspierające grono, więc jeżeli coś w Państwa głowie siedzi, to proszę się odważyć. Ja jeszcze bym bardzo chciała, żebyśmy doceniły Twoją nauczycielkę plastyki. Bo to jest tak, Sylwia, że ja myślę, że ty dzisiaj zarażasz miłością do sztuki wiele osób, które są razem z nami i ta przygoda może tylko się pogłębiać, trwać, to może być początek dla wielu z nas dzięki tobie, a ty w sobie masz wdzięczność dla kogo taką największą? Tak, no bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tej pani plastyki, bo ja nie wiem, co się dzieje z tą panią, próbowałam ją jakoś zlokalizować przez media społecznościowe, nie wiem, czy jeszcze mieszka w Warszawie na Gocławiu, tak jak kiedyś. Pani Ewa Barcikowska, jeżeli nie wiem, ktoś panią Ewę zna, może ją ode mnie pozdrowić, to byłabym bardzo szczęśliwa, bo rzeczywiście są takie momenty w życiu, jakieś takie pozornie zwyczajne, a jak się okazuje później, od nich zależy bardzo wiele. I ja taki moment przeżyłam, no mając 13 lat, to była lekcja plastyki, przyszła nowa pani do szkoły, podstawówka na Gocławiu przy jeziorku, które na pewno wiele osób kojarzy. Taka szkoła Moloch, typu koniec lat 80., więc czasy takie, kiedy się nosiło okropne swetry z bazaru tureckie, jakieś plastikowe kolczyki a la Madonna, no to ten jakby styl. No i przychodzi pani Barcikowska, która już jakby wyglądała jako zjawisko. Króciutko obcięte włosy, okulary duże w kolorowych oprawkach, jakaś długa spódnica, no po prostu jakby już swoją zewnętrznością była, tak bardzo się odróżniała od tej właśnie tandety lat 80., że to było niezwykłe. No i pani Barcikowska zaczyna lekcję i mówi o impresjonizmie. Przyniosła album i pokazała obraz Claude'a Monet, Impresja Wschód Słońca. Zaczęła opowiadać właśnie, jak to się wszystko zaczęło, jaki ten obraz wywołał skandal, co się takiego stało, że impresjoniści jakby pokazali zupełnie coś nowego, jakby to ich operowanie światłem i tak dalej. A później jeszcze podbiła poprzeczkę, pokazała właśnie Gauguina jakiś jego obraz z Tahiti, te iskrzące się kolorami płótno. Oczywiście na tym takim wydanym w komunizmie albumie to nie miało takich barw żywych, ale mimo to ja byłam porażona po tej lekcji. Po prostu dla mnie ta lekcja
To było jak takie naprawdę otwarcie się jakiegoś świata, którego nie znałam. I to był jakiś ogromny impuls, początek wielkiej miłości dla malarstwa. Ja też byłam takim dzieckiem, które jakoś niespecjalnie się odnajdywało w rzeczywistości i domowej. I było mi tak generalnie bardzo źle też w tych latach 80. I jednak no, sztuka stała się taką odskocznią, wielką pasją. Zaczęłam sama malować, ale zaczęłam się przede wszystkim interesować. Oczywiście wtedy nie było internetu, no, nie było nawet specjalnie gdzie oglądać tych obrazów, więc jakby moim wielkim, wielkim marzeniem było zobaczyć na żywo tego Gauguina czy tego Monet, cokolwiek. Pamiętam, że kiedy rzeczywiście przyjechała jakaś wystawa pod koniec lat 80. w Zamku Królewskim był pokazywany obraz Gauguina, Macierzyństwo zresztą chyba, to ja pamiętam, że byłam tak po prostu przejęta, że prawie zemdlałam tam. Poczułam taką po prostu falę gorąca, mroczki przed oczami. Po prostu tak, coś niesamowitego. No i zdarzają się takie chwile niezwykłe i rzeczywiście no jestem bardzo wdzięczna pani Barcikowskiej. Pewnie kiedyś na jakimś etapie życia bym odkryła, no wiadomo, że no człowiek jednak posiadając jakąś wiedzę, no odkrywa i zaznajamia się też ze sztuką, ale to było takie naprawdę, to był taki piorun, który we mnie uderzył. I ten piorun ciągle się iskrzy po prostu. Ale powiedziałaś, słuchaj Sylwia, że zaczęłaś sama malować, czy ty dalej tak malujesz i co malowałaś nie wtedy? Bo to jest, ja bym to teraz bardzo chciała zobaczyć. Podsyciłaś apetyt i ciekawość. Nie, ja nie miałam jakiegoś specjalnego talentu i no, poniosłam jakąś gigantyczną porażkę na froncie jakby takim domowym, bo tak rodzice z takim przymrużeniem oka traktowali te moje próby malarskie. Ja malowałam na takich płytach pilśniowych, no na takich, znaczy takich płytach, przepraszam, no to Boznańska na takich malowała, tak. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam. Oczywiście no, to były takie obrazy trochę, nie wiem, ja byłam strasznie zakochana w Chagallu, więc one takie troszeczkę były pod wpływem Chagalla, tam coś zawsze fruwało i takie były trochę magiczne. No nie wiem, no pewnie dzisiaj bym powiedziała, że były bardzo infantylne, ale rzeczywiście wkładałam w to całe serce, chodziłam na jakiś tam kurs rysunku. Zresztą odbywał się, to jest też ciekawe, że odbywał się na ulicy Leszno, tam gdzie się urodziła Mela Mutter, teraz mi to przyszło do głowy. Tej kamienicy oczywiście już nie ma. Chodzimy po swoich śladach. Tak, tej kamienicy oczywiście już nie ma, gdzie Mutter się urodził, ale to było właśnie Leszno. Natomiast rzeczywiście ja się tak dałam, znaczy nie miałam wiary w siebie, ja też jestem taką osobą, zresztą to też mnie bardzo tak pociągało w Meli Mutter, bo ona w swoich wspomnieniach napisała, że ona się zawsze zmagała z takim ogromnym jakimś, z jakąś ogromną nieśmiałością i takim brakiem wiary dziko w siebie. Dziko nieśmiała, prawda? Dziko nieśmiała, właśnie to tak. To mnie zawsze, i to jakby ja też jestem taką osobą, może nie sprawiam takiego wrażenia, ale ja jestem. Też. No więc jakby witam w klubie. No i wtedy jeszcze no, nie miałam jakby takiej też siły przebicia, żeby walczyć o siebie, żeby postawić na swoim. No, rodzice mi powiedzieli, gdzie jak artystka, wylądujesz pod mostem, gdzie musieli cię utrzymywać. I jakby no tak skutecznie przekonali mnie, że jestem beztalenciem w tej dziedzinie, że jakby no, nawet nie spróbowałam zdawać na ESP, chociaż bardzo marzyłam. Poszłam na prawo zgodnie oczywiście z wolą rodziców. Znaczy teraz patrzę na to inaczej, bo był oczywiście moment w życiu, kiedy miałam jakąś tam utajoną pretensję, ale teraz patrzę na to zupełnie inaczej, bo rzeczywiście chyba tego talentu i takiej determinacji wielkiej nie miałam. Zresztą już dzisiaj się przebić też na rynku sztuki kobiecie wcale nie jest łatwiej niż tym paniom 100 lat temu. Naprawdę to się może wydawać, że mamy te takie same możliwości jak mężczyźni, ale jest naprawdę bardzo ciężko. Jak się okazuje, jednak ta dysproporcja ciągle istnieje. Wiele przed nami do zrobienia, jeśli chodzi o ten dostęp do po prostu do wszelkich możliwości. Myślę, że dobrze się stało, bo jakby myślę, że życie mi się ułożyło bardzo szczęśliwie i nie mam prawa narzekać. Malujesz obrazy słowami, więc w pewien sposób jesteś malarką. I to doskonałą malarką, do tego, tak jak powiedziałam, mistrzynią świata w uruchamianiu takiego literackiego wehikułu czasu, co udowodniłaś zresztą nie tylko przy okazji Polek na Montparnasse, ale myślę na przykład o książce Osadze, Hotel Warsowi, przy której się poznałyśmy. Dziękuję bardzo, tak. Pani Ania z Londynu pyta, czy pobyt w Luksemburgu chwilowy, czy na stałe? No ja tu jestem od praktycznie, no dokładnie za chwilę miną 3 lata, też nie będę ukrywać, jakby przyjechałam za mężem w związku z jego pracą, bo to było tak, że on
w pewnym momencie życia no jakby poszedł mi na rękę i ja mogłam rzucić pracę i też dzięki niemu jakby odcinać kupony trochę od tych lat, które przepracowałam. No a w pewnym momencie nadszedł moment, kiedy w związku trzeba było też jakby wesprzeć jego sytuację zawodową. No i była moja kolej, żeby pisać, jak wiadomo, można wszędzie. I oczywiście tutaj wielkim bonusem lokalizacji w Luksemburgu jest to, że Paryż jest tak blisko. No pewnie gdybym nie mieszkała w Paryżu, to bym nie napisała tej książki Polki na Montparnasse, bo jednak te wyprawy do Paryża no były bardzo potrzebne. Myślę, że jakby z perspektywy Warszawy byłoby mi ciężko i logistycznie, i finansowo temu podołać. A jak długo zostaniemy, to powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, ja tęsknię bardzo za Warszawą. Nie będę się za Saską Kępą, tak? No w ogóle za Warszawą, za Polską. Bardzo tęsknię, jednak już trochę byłam już za stara na tą emigrację, muszę powiedzieć, kiedy się tu przenosiłam oczywiście tutaj też na szczęście znam francuski, więc funkcjonuję w kulturze, która jest mi bliska. A skąd znasz ten francuski? Od razu pani Beata pyta. Uczyłam się w liceum trochę, natomiast pracowałam, potem moja pierwsza praca po studiach jako prawniczki to była w takiej firmie francuskiej, Casino. Niektórzy może znają takie supermarkety, które są na południu Francji. W Polsce to były supermarkety Jean, może niektórzy pamiętają, więc ja budowałam te supermarkety, czy mówię to oczywiście tak w cudzysłowiu, ale to była świetna szkoła życia i wtedy troszeczkę się podciągnęłam językowo, bo pracowałam po prostu głównie z Francuzami. No i tutaj w Luksemburgu też mi się udało jakby trochę podnieść poziom językowy. Pani Ania napisała, że w takim razie obie mamy w miarę blisko do Paryża, ja też tęsknię za Warszawą, pozdrawiamy Londyn w takim razie w osobie pani Ani. To ja mam jeszcze, słuchaj, do ciebie pytanie, które się pojawiło na początku naszej rozmowy, ja już w tych komentarzach go nie odszukam, ale pamiętam. Pytanie dotyczyło tego, skąd taki, a nie inny wybór obrazów na okładkę, bo myślę, że tutaj też się musiała toczyć bardzo długa i burzliwa dyskusja, kto wyląduje na okładce. Tutaj prawdę mówiąc, ja się tak nie czuję do końca umocowana w udzieleniu odpowiedzi, bo tu jednak pani graficzka i pani Karolina Mikulicz z wydawnictwa Agora, myślę, że one powinny się tutaj spowiadać. Tak. Bo rzeczywiście no było sporo podejść do tej okładki, bo wiadomo było, że ona musi w jakiś sposób no, przyciągać oko i też od początku było wiadomo, że musi... No, musi być atrakcyjna wizualnie, bo to jednak mówimy o książce, o kobietach nieznanych. Oczywiście dzisiaj, kiedy już minęło parę tygodni od premiery i wiem, że naprawdę odzew no, czytelników jest niesamowity i książka się dobrze sprzedaje, jakby w tej chwili te obawy są, jakby wiadomo, że były bezpodstawne, ale chodziło jednak o to, żeby przyciągnąć czytelnika tą jakąś magnetyczną okładką. No i myślę tutaj, że wydawca się no jednak wzbił na wyżyny, tej pani graficzka oczywiście też. I to zestawienie wydaje mi się bardzo, bardzo pociągające, bo te kobiety są różne, bo tutaj mamy tak, cyganka Anieli Pająkówny, to jest ta pani w tych różowych spodniach, w takim, no takim outficie różowym od pasa w dół. No jest centralna postać, to jest portret Anny Bilińskiej-Bogdanowicz, kobieta z różą w ręku. No i mamy Japonkę Olgi Boznańskiej, więc one to są jakby obrazy, panie z obrazów, które powstały trochę w innych momentach w czasie, różnych malarek, ale tak jak patrzymy na nie, to one mają coś wspólnego, prawda? One ten wyraz ich twarzy jest taki bardzo niejednoznaczny. Ja się często zastanawiałam nad tą panią w czarnym kapeluszu z białą kokardą. Stałam przed tym obrazem, to jest takie płótno dużych rozmiarów. Ono wisi w Muzeum Narodowym w Warszawie, wielokrotnie je oglądałam. I zawsze się tak zastanawiałam, to jest młoda kobieta, dlaczego ona ma taki wyraz twarzy... Takiej rezygnacji, z jednej strony, taki pusty, tak, jakby już smutny, na nic nie liczyła. Ja zawsze sobie myślałam, że ona właśnie już wie, że idzie za... że wychodzi za mąż, że już jej po prostu, już jej powiedziano, ojciec jej powiedział, że już kandydat jest wybrany i to już nadchodzi ten moment,
kiedy to będzie ten pan i ona tego pana już widziała. Znaczy ja tutaj trochę żartuję, nie chcę. Tutaj każdy może interpretować po swojemu, czy to jest jakiś zawód miłosny, czy to jest może takie w ogóle rozczarowanie życiowe, że na coś czekała bardzo mocno i to coś się spełniło, ale jak wiemy, często jest tak, że bardzo, bardzo czegoś pragniemy, a kiedy to przychodzi, nagle się okazuje, że to nie to, wcale, czego nie ma tego, wcale nie ma tego smaku, na który liczyliśmy. I może to jest ten moment, ale w każdym razie każda z tych postaci jest ma bardzo interesujący wyraz twarzy. No, ta cyganka też jest taka smutna, taka zamyślona, taka zapatrzona gdzieś w dal. To nie jest taki typowy wizerunek, prawda, rozśpiewanej, roztańczonej cyganki. Ona jest bardzo melancholijna, no i podobnie ta Japonka Boznańskiej, to też jest jakaś młoda kobieta w tym takim charakterystycznym stroju, ale też na jej twarzy maluje się taka niejednoznaczna, no te emocje są niejednoznaczne. Tak. Wiesz co, teraz zobaczyłam komentarz pani Jagi, jakoś jest mi bardzo bliski, jeżeli chodzi o interpretację całości twojej książki, że te kobiety z okładki tworzą taki krąg. Ja sobie faktycznie wyobraziłam kobiety, które z taką szczerością są w stanie opowiedzieć o tych bardzo trudnych momentach w swoim życiu, o tych momentach, które je uskrzydlają i że one najlepiej siebie zrozumią, bo one faktycznie żyły w tak samo opresyjnych czasach, myślę o tej mentalności, która wymagała od nich naprawdę ogromnej siły przybicia, żeby żyć po swojemu. Absolutnie. Myślę, że no dzisiaj mamy, nadal nie jest łatwo, ale jednak zdecydowanie łatwiej niż artystki, o których dzisiaj rozmawiamy. Chciałam jeszcze na koniec pokazać obraz, który bardzo lubię. To jest oczywiście Bilińska, ale chciałabym, żebyś powiedziała, skąd ta perspektywa, bo ja się nigdy nie zastanawiałam nad tym, dlaczego faktycznie patrzymy na tę ciemnoskórą kobietę z dołu, że to nie jest spojrzenie prosto w twarz, prosto w oczy, a wytłumaczenie jest no, bardzo takie przyziemne, bym powiedziała, prawda? Przyziemne, tak. No, obraz jest absolutnie niezwykły. Myślę, że też w ogóle jeśli chodzi o dokonania artystyczne kobiece, nie tylko w Polsce, ale w ogóle we Francji, na świecie, rzeczywiście ten obraz robi ogromne wrażenie, zresztą zaginął, przez wiele lat był uważany za zaginiony i stosunkowo niedawno udało się odzyskać to płótno, ono wisi w Muzeum Narodowym w Warszawie, zachowano pierwotny tytuł, czyli Murzynka, no dzisiaj jest niepoprawny politycznie, ale rzeczywiście skąd ta perspektywa? Anna Bilińska-Bohdanowicz, kiedy malowała ten obraz, ona była jeszcze w tym przedsionku sławy. To były lata, to był rok 80, 1885, 86, kiedy ona jeszcze tej sławy nie zdobyła, ciągle się uczyła w Akademii Julien, malowała modeli. Tam właśnie prawdopodobnie ta modelka, czarna kobieta, to była modelka, którą kobiety malowały w akademii, natomiast Anna ten obraz jakby kończyła i już wychodziła poza szkic, no pracowała w swojej pracowni, no i tutaj mamy rozwiązanie tego pytania, które zadałaś, bo Anna Bilińska wynajęła sobie pokoik, to nawet nie wiem, czy można nazwać pokoikiem, to było pomieszczenie, które miało wymiary 2,5 metra na 2 metry. Wyobraźmy sobie, no to nie wiem, schowek, jakaś kanciapka, za przeproszeniem, to po prostu... Bardzo lubię słowo kanciapka, każdy ma jakąś taką kanciapkę, w której jest wszystko, prawda, ale nie ma miejsca dla nikogo. Dla nikogo, natomiast to też świadczy bardzo o jakby wynajęcie tego pokoju, bardzo dużo mówi o osobowości i determinacji Anny Bilińskiej, ponieważ ten pokój mieścił się w kamienicy, takiej bardzo nobliwej kamienicy przy Rue de Fleurus w Paryżu, była szósta dzielnica, rzeczywiście ta kamienica była od początku no jednak miejscem, gdzie mieszkała, może nie elita, ale jednak osoby związane z rynkiem sztuki i jednak w jakiś sposób ten adres nobilitował, a to było też istotne, że w tamtych czasach, kiedy się zgłaszało obraz na salon paryski, taki najbardziej prestiżową wystawę, to podawano zawsze w katalogu, co też było niesamowite, bo podawano zawsze przy kobiecie, czy to jest panna, czy mężatka, jakby to miało w ogóle cokolwiek wspólnego, ale zawsze podawano i podawano właśnie adres. I to też było istotne, żeby ten adres w katalogu, no to nie była jakaś ulica, no jakaś, prawda, na obrzeżach, więc Bilińska wynajmuje bardzo malutki pokoik, no bo na nic więcej jej nie stać, ona miała trudną sytuację finansową, bardzo,
Ja wynajmuję tak mikroskopijny pokoik, ale w kamienicy z dobrym adresem i maluję w Kuckim. Jakby stąd jest, stąd ta perspektywa, kilka obrazów też, dama z lornetką wisząca w Muzeum w Warszawie, ma to samo jakby ujęcie, ta perspektywa jest trochę zaburzona, bo Bilińska po prostu nie mogła się wyprostować w tym pokoju, ona siedziała w kucki, więc jakby siłą rzeczy płótno, a właśnie tu widzimy damę z lornetką, ona też jest, prawda, tak malowana. Tak, jakby ktoś faktycznie się w kuckach tak. siedział i ona sam, rzeczywiście malował. Bilińska tak. to płótno miała tak po prostu powyżej siebie troszeczkę, no i z tej perspektywy jakby przedstawiała modelkę, więc to jest też jakby unikatowy walor, bo mało która z malarek XIX-wiecznych to tak malowała jak Bilińska, to jakby trudność ona przekuła w coś też, co świadczy o jej indywidualizmie i jej wyjątkowości. No ale wyobraźmy sobie tą biedną Annę, która w tym pokoiku gotowała, spała, tak, jakby w ogóle żyła, pisała listy, no i malowała. No, determinacja po prostu niewyobrażalna. Ale cieszę się, że pokazałaś ten obraz, on jest absolutnie przepiękny, bardzo silnie oddziaływuje na patrzącego. To prawda. Sylwia, to ostatnie pytanie na finał naszego spotkania. Wyobraź sobie, że możesz mieć każdy obraz. Nie ma ograniczeń finansowych, mamy tutaj bogatego sponsora. Mało tego, nawet możemy zmieniać rzeczywistość trochę, bo chciałam cię też zapytać, masz naprawdę szerokie pole wyboru, bo piszesz też książkę o takich obrazach, o których tylko już można przeczytać, których już nawet tak. nie można zobaczyć, bo one zaginęły w różnych okolicznościach. Więc teraz daję ci taki trudny wybór, czyli z tych wszystkich prac, które opisujesz, Meli Muter, Boznańskiej, Łempicka tam się pojawia, ze wszystkich artystek, o których piszesz, możesz wybrać jeden, który zawiesisz sobie u siebie w salonie i będziesz go miała do dyspozycji 24 godziny na dobę. Który z obrazów znalazłby się w twoim domu? O matko, to jest pytanie hardkorowe, naprawdę. Znaczy, takie odpowiem, lubię. Jakby, tak, to jest pytanie hardkorowe. Znaczy, tu przyszła mi do głowy jedna rzecz, to taki, chyba jednak ta pierwsza myśl jest zawsze taka chyba prawdziwa. I pomyślałam o takim właśnie jednym z autoportretów Pająkówny, który spłonął w Powstaniu Warszawskim. On jest reprodukowany w książce, taki czarno-biały, gdzie Pająkówna już namalowała siebie, no już miała córkę, już żyła w Paryżu, już jakby to życie ją mocno, mówiąc tak kolokwialnie, docisnęło. Już jakby te złudzenia związane z tym, że Przybyszewski kiedyś się opamięta i jednak do niej przyjdzie, to już wszystko prysło i została ta prawda, czyli to, co ona w życiu osiągnęła, to, że jest malarką. I ona siebie namalowała właśnie w takiej czarnej sukni, znaczy do dzisiaj nie wiemy, czy to była tak do końca czarna suknia, ona oczywiście, bo pozostała tylko, zachowała się fotografia tego autoportretu, ale rzeczywiście wyraz jej twarzy jest bardzo przejmujący, widać też ten smutek, tą te choroby prawdopodobnie, które ją nękały, bo to już jest taka twarz no, zmęczona i taka, te rysy są wyżłobione, a z drugiej strony właśnie pokazała siebie jako malarkę i to jest jednak bardzo symptomatyczne dla tych wszystkich kobiet, że one jakby je ta świadomość tego, że postawiły na sztukę i one się tego trzymały do końca, ona je niosła przez życie i myślę, że nawet kiedy odchodziły w trudnych warunkach materialnych, jakby zwykle też samotne, już pozbawione tej opieki takiej nawet podstawowej, ale jednak myślę, że odchodziły z takim poczuciem, że postawiły na siebie, postawiły na sztukę i to był jednak jedyny wybór i jedyny ważny i coś, co rzeczywiście naznaczyło to życie w taki szczególny sposób i co było warte wszystkiego, co przeżyły. Dlatego tak po prostu to jest też impuls. Pomyślałam o Pająkównie. Dzisiaj nie możemy zobaczyć tego obrazu, dlatego może też, gdyby więcej się płócien Pająkówny zachowało, no mielibyśmy troszeczkę inny pogląd na jej malarstwo i ona by po prostu została też zapamiętana jako malarka, a tak się jednak nie stało, bo została tą właśnie tą kochanką Przybyszewskiego. Myślę, że to jednak jest bardzo, bardzo dla niej krzywdzące.
Także ją bym chciała mieć na ścianie, na pewno. Sylwia, ale wiele tak, innych że... też. Że dokonałaś czegoś niezwykłego, czyli kobiety tak odległe w czasie po tej lekturze stają się bardzo bliskie. I za tę bliskość emocjonalną bardzo Ci dziękuję. I sama wiem, że teraz będę chciała podążać śladem wielu bohaterek, które się pojawiają na chwileczkę. Jest tam między innymi taka postać pani, która była matką 8 dzieci, a jednocześnie była pierwszą panią profesor w Danii, dobrze pamiętam, w Kopenhadze. W Danii, w Kopenhadze, tak. No tak, ta galeria jest niesamowita, bo tu chcę jeszcze powiedzieć, nie mamy już czasu, ale może będziemy kontynuować tą rozmowę tak, przy 26 czerwca, na, przy następnych opcjach, bo na przykład mało kto wie, żona Leśmiana, Zofia Chylińska, to była malarka. Czy ktoś ma pojęcie, że to była właśnie pierwszy też słyszę, mówię, wykształcona... Tylko tak, Leśmian był, prawda? Tak, w centrum. Wykształcona na Montparnasse, profesjonalna malarka, która niestety przy całym moim szacunku dla Leśmiana, bo ja kocham jego poezję i on mi jest bardzo bliski, ale on niestety żony nie wspierał i ona popełniła, znaczy błąd, no, zachowała się trochę tak jak Chalicka po śmierci swojego męża. Kiedy zmarł Leśmian, ona ratowała obrazy też w powstaniu warszawskim. Znaczy nie, właśnie, widzisz, zapędziłam się. Ona nie, nie obrazy, ona tylko nie, poezję, właśnie tak? Nie obrazy, tylko rękopisy męża. Jej obrazy spłonęły w powstaniu, ale rękopisy Leśmiana wyniosła. I jakby dzisiaj naprawdę wiem, że wiele osób się pasjonuje, wiele osób szuka jej obrazów. Są bardzo trudne do namierzenia, gdzieś prawdopodobnie jeszcze są. Ale to jest szereg takich historii. Też Karolina Grabowska, to jest niesamowita historia. Ja dzisiaj pisałam o niej na Facebooku. Przedstawiłam jeden obraz, który się znajduje w muzeum w Warszawie. I też kolega, o którym wspominałam, Robert Kowalski. Napisałam, nic nie wiemy o tej Karolinie Grabowskiej. Nie znamy dat, nie wiemy dokładnie nawet, czy gdzie się urodziła, gdzie zmarła. Robertowi się udało, po prostu dzisiaj odnalazł akt zgonu. Była ta trudność, ponieważ ona zmarła w Paryżu, jak się okazało, i została podpisana w akcie zgonu jako de Grabowska. Taki przedrostek, którego się w polskim języku nie używa, de Grabowska. No ale po prostu to był błąd tak naprawdę tego, który zapisywał to nazwisko, ale dlatego nie można jej było znaleźć pod nazwiskiem Grabowska. I Robert odnalazł ją. Okazało się, że te daty, które były znane na temat jej urodzin i śmierci, są nieprawdziwe. Ona była 7 lat starsza od Boznańskiej. Nie wiemy, czy się znały. Naprawdę nie ma jej obrazów. To są takie historie, które cały czas czekają na odkrycie, czekają na kogoś, kto się podejmie tej takiej ciężkiej pracy. Ale dzisiejszy przykład pokazał, że po prostu naprawdę można dojść cały czas do bardzo wielu niesamowitych wniosków. Także wiele, wiele jeszcze do eksplorowania, do poznawania. Mam nadzieję, że też powstanie przynajmniej jakaś głębsza analiza właśnie życia twórczości Zofii Chylińskiej, Leśmianowej, bo no też niesamowita postać, tak? Córka Chełmońskiego, której on się wyrzekł, bo twierdził, że jest nieprawego łoża. Tak, mi się już język plącze, przepraszam. Też jakby odrzucona przez ojca. Też o niej niewiele wiemy. Naprawdę tych życiorysów jest multum. I one wszystkie były na Montparnasse. To jest właśnie niesamowite. Czyli możemy powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. Najbliższe spotkanie z Sylwią, które będę miała okazję poprowadzić 26 czerwca, spotykamy się w ramach Big Book Festiwalu, na który z całego serca Państwa rzecz jasna zapraszamy. Sylwia, zapraszam. To była dla mnie ogromna frajda. Słuchaj, minęły nam 2 godziny, a ja bym mogła z Tobą do rana pewnie. Polki na Montparnasse. Tę książkę z całego serca Państwu polecam. Ja wiem, że nie raz, nie dwa do niej jeszcze wrócę. Sylwia, moc uścisków i dobrych myśli tutaj od Państwa dziękuję wysyłam w Twoją bardzo. Stronę. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję za to spotkanie, a ja jeszcze jestem winna Państwu zaproszenia na kolejne spotkania. Już wiem, że 29 czerwca będzie z nami Justyna Dżbik-Kluge ze swoją debiutancką książką. Trochę porozmawiamy o tym, co doskonale wiedzą piloci wycieczek, czyli jak Polacy zachowują się na wakacjach. Może być ciekawie i zabawnie. Momentami też smutne refleksje będziemy mogli wyciągnąć, to mogę Państwu ciekawy powiedzieć. Temat. Tak, a 30 czerwca, książka, której powiem Wam szczerze, ja się trochę boję, już ją przeczytałam, ale do tej pory wydawało mi się, że pewne rozwiązania w filmach sensacyjnych, kryminalnych są taką wyobraźnią scenarzystów. To jest książka porażająca. Człowiek, który wiedział za dużo, dlaczego zginęli Jaroszewiczowie. Książka, która opowiada
o roku 92, kiedy został zamordowany Piotr Jaroszewicz, były premier PRL. Zginęła również jego żona. Monika Góra będzie naszym gościem. Doceniam też Monikę za odwagę, ponieważ ona na własną rękę próbuje łączyć różne fakty, pokazuje, jakie zaniedbania były w trakcie śledztwa. To jest tak zagadkowa sprawa, jednocześnie tak przerażająca, że naprawdę warto o niej porozmawiać, ale od razu mówię, że po tej książce człowiek ma problemy z zaśnięciem, bo te wszystkie sytuacje bardzo szczegółowo opisywane zostają mocno człowiekowi w głowie. Człowiek, który wiedział za dużo, dlaczego zginęli Jaroszewiczowie, to spotkanie 30 czerwca. A dzisiaj życzę Państwu spokojnej nocy. Bardzo dziękuję za obecność. Ja Ci, Weroniko, bardzo tak, dziękuję za niebanalne pytania. Z sobą się zawsze fantastycznie rozmawia. Dziękuję. Ja jestem Twoją fanką, Sylwia, jak tylko się dowiedziałam, że możemy się spotkać, to od hotelu w Varsovii. Tylko powiedz mi jeszcze, znowu widzisz, już miałam kończyć, ale zastanawiam się, ponieważ ja wiem, że za tą książką, o której dzisiaj rozmawiamy, stoi po prostu tyle pracy. Gdybyś to przełożyła faktycznie na czas od momentu pomysłu do tego finału, ile czasu Ci zajęło? Bo wiesz, no, biografia jednej osoby potrafi zająć kilka lat. Ty miałaś do dyspozycji kilka bohaterek. Tak, no, od momentu, kiedy się ta koncepcja wykreowała, ja pracowałam 3 lata, ale tu muszę zaznaczyć, że ja te życiorysy eksplorowałam od dawna. To nie jest tak, że ja po prostu 3 lata temu zaczęłam czytać o tym, kim jest Mela Muter albo kim jest Anna Bilińska. Nie, ja tą wiedzę już miałam, więc to była taka już naprawdę intensywna praca nastawiona na efekt. Ale to są lata jakby śledzenia wystaw, lata zainteresowania się, zbierania różnych materiałów. To czegoś takiego no nie da się po prostu zrobić w kilka lat. To jest większy szmat czasu na to potrzebny. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o jakieś właśnie warszawiana czy zainteresowania tego typu. No to są po prostu lata pasji. No tak to wygląda. Słuchaj, pani napisała, Jaga, na pewno mogłoby być do rana. Państwo niech mnie nie podpuszczają, bo teraz mi się w głowie pojawił taki pomysł, żeby zrobić kiedyś taki maraton literacki. Niech nas zapiszą do Księgi Rekordów Guinnessa i na przykład z przeróżnymi pisarzami przez 24 godziny zrobić taki maraton. Ja bym naprawdę chciała, myślę, że byłabym w stanie rozmawiać, nie wiem, czy bym była w stanie przebiec maraton, a rozmawiać z takimi rozmówcami jak Sylwia na pewno. Sylwia, dobrej nocy. Dzięki, wysyłam dobrej całą nocy. Moc dobrych myśli do Luksemburga. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam Dobranoc wszystkich. Państwu. Dziękuję bardzo.